Witam Państwa bardzo serdecznie na sympozjum, podczas którego zastanowimy się nad tym, jak odnaleźć radość życia. Dzisiejszy dzień wybraliśmy nieprzypadkowo, ponieważ treści poruszane podczas sympozjum nawiązują do Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku, które obchodzone jest 24 marca. Natomiast Dzień Świętości Życia jest pokłosiem encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II z 25 marca 1995 roku. W Polsce ten dzień jest obchodzony od 1998 roku, a w tym roku jego obchody odbywają się właśnie w dniu 9 kwietnia, czyli dzisiaj. Dzisiejsze spotkanie specjalnie dla Państwa przygotowali studenci Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana oraz Duszpasterstwem Akademickim. Dziękuję Państwu za przybycie i witam serdecznie dzisiejszych prelegentów. Witam serdecznie założyciela Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga, księdza Edwarda Konkola. Witam również przedstawicielkę Caritas, panią magister Agatę Papież. Witam pedagoga i wychowawcę, pana magistra Rafała Kondraciuka. Dziękuję Państwu za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie i gotowość wygłoszenia referatów. Witam przewodniczącego zarządu oddziału katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Białymstoku, pana Tomasza Filipowicza. Witam także nauczycieli akademickich i gości, wśród których szczególnie serdecznie chciałbym powitać księdza Tomasza Przewoźnego, asystenta diecezjalnego KSM-u w Drohiczynie, wraz z KSM-owiczami zaprzyjaźnionymi z naszym kołem. Witam serdecznie. Dziękuję za liczne przybycie studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Białymstoku. Cieszę się także z obecności innych osób, które przybyły na dzisiejszy wykład zachęcone plakatem promującym wydarzenie lub usłyszały zaproszenie od zaprzyjaźnionych osób. Na zakończenie dziękuję za obecność i proszę o zabranie głosu pana dziekana Wydziału Pedagogii i Psychologii, profesora doktora habilitowanego Mirosława Sobeckiego. Szanowni goście, drodzy studenci, bardzo się cieszę, że dzięki aktywności głównie pana magistra Łukasza Kalisza, ale także osób z nim związanych, mamy dzisiaj możliwość uczestniczenia w kolejnym przedsięwzięciu, bardzo istotnym, ważnym, dotykającym samych fundamentów naszego funkcjonowania jako ludzi po prostu, a także sięgającego fundamentów tego, co jest związane z taką humanistyczną wizją człowieka i istnienia takiej instytucji, jaką jest uniwersytet. Ponieważ tego rodzaju spotkania, tego rodzaju dyskusje mogłyby się odbywać w wielu różnych miejscach, są bardzo potrzebne, ja skoncentruję się zupełnie świadomie w tych kilku zdaniach na tym, że właśnie spotykamy się na uniwersytecie. Otóż współczesne czasy, czasy, w których żyjemy, wymagają powrotu do wartości. W bardzo wielu przedsięwzięciach uniwersyteckich właśnie się głośno mówi, zjazd pedagogiczny, który odbył się niedawno właśnie w Białymstoku, w tytule miał wartości. O zmierzaniu ku wartościom dyskutowano podczas tego zjazdu. Myślę, że bardzo wiele powiedziano, bardzo wiele się mówi na temat wartości, jaką jest życie. Dzisiaj to w kontekście radości życia, bardzo mnie to cieszy, będzie się dyskusja toczyła. Ale zwłaszcza do Was chciałbym się zwrócić, młodzi przyjaciele, studenci. Warto pamiętać, że paleta wartości podstawowych, fundamentalnych jest nieco szersza
chociaż znowu ona nie jest tak rozciągliwa i tak wielka, jakby się niektórym wydawało. Ważne jest to, abyśmy jako ludzie uniwersytetu, studenci, nauczyciele, akademicy, wszyscy ci, którym wartości uniwersytetu jako takiego są bliskie, wartości uniwersytetu, nawiązywali w dyskusjach o wartościach do tego, z czym uniwersytet jest związany. Przede wszystkim ważna jest refleksyjność, odpowiedzialność i unikanie raf, które stoją czasami na drodze ku tym wartościom. Taką rafą jest na przykład dzisiaj na całym świecie w różnych wymiarach fundamentalizm. Fundamentalizm jako coś, co jest zupełnie przeciwne właśnie uniwersytetowi i dogłębnemu wnikaniu w istotę rzeczy. Na pewno tak jest, jest to także bardzo potrzebne w rozważaniach na temat radości życia. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania wiele satysfakcji i ogromnej satysfakcji, jak zwykle jako nauczyciel akademicki i osoba, która stoi w podobnej roli za mikrofonem, życzę też satysfakcji dzisiejszym prelegentom, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ dzisiejsze spotkanie przygotowali studenci dla studentów, dlatego do dalszego prowadzenia naszego sympozjum zapraszam panią magister Patrycję Marczak, absolwentkę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która od początku tworzy Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przywitajmy ją gorącymi brawami. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło, że będę mogła teraz poczynić takie krótkie przedstawienie naszych prelegentów, którzy są bardzo fajnymi i ciekawymi postaciami. Zacznę od pierwszego prelegenta, od księdza Edwarda Konkola. Ksiądz Edward jest kapłanem od 25 lat. To Kaszub z pochodzenia, który od 1986 roku jest duszpasterzem dzieci ulicy i narkomanów w Białymstoku. Po 5 latach założył tutaj Stowarzyszenie Droga, o którym mówi misja mojego życia. Mówi się, że to ksiądz instytucja, a założone przez niego stowarzyszenie to najbardziej znana podlaska marka. Rokrocznie otrzymuje najwięcej pieniędzy z 1% podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W ramach Stowarzyszenia Droga funkcjonuje kilka ośrodków pomocy dla ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć swojej drogi. Jako pierwszą placówkę otworzono Nasz Dom, pomagający rodzinom dysfunkcyjnym poprzez sprawowanie nad nimi opieki w sytuacjach kryzysowych. Następnie Etap. Jest to jeden z pierwszych w Polsce ośrodków dla młodzieży, mających problemy ze środkami odurzającymi i ich rodzin. Później Dom Powrotu dla Dzieci Ulicy. To z jego inicjatywy od kilku lat w Białymstoku organizowana jest wielkanocna i bożonarodzeniowa akcja pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Z kolei latem, za zebrane pieniądze, dzieci wyjeżdżają do ośrodka w Jastarni na Helu, w rodzinnym mieście ojca Konkola. Jest laureatem Anody, którą przyznaje Muzeum Powstania Warszawskiego. To nagroda dla tak zwanych powstańców czasu pokoju. Przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów, osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. O tym, jak z rodzinnej jastarni trafił do Białegostoku, opowiada w jednym z wywiadów tak. Jak szedłem do seminarium werbistów, to koniecznie chciałem później jechać na misję, na przykład do Nowej Gwinei. Moi przełożeni postanowili zostawić mnie w Polsce, wysłać do Białegostoku. Pamiętam to przeżycie. Zastanawiałem się, co ja tu będę robił. I natychmiast Pan Bóg postawił przy mnie ludzi, którzy potrzebowali mojej pomocy. O radości płynącej z pomagania i przemieniania ludzkiego życia, a także o tym, dlaczego jego marzeniem jest pozamykanie wszystkich domów dziecka, opowie ksiądz Edward Konkol. Urocze było to wprowadzenie, sympatycznie. Fajnie się poczułem. Kochani, ja tak się zastanawiałem, dlaczego żeście mnie zaprosili. Pierwsza rzecz, ta poprawka się pojawiła. Ja nie jestem nawet magistrem i tutaj mam na jakichś naukowych, przy mądrych ludziach się wypowiadać. Bardziej się nadaje na to, żeby wam opowiadać o tym, jak wykuwać przesić w rozpaczy.
dla tych, którzy stracili już nadzieję i nie widzą sensu życia. Ja się tym specjalizuję troszeczkę dłużej, już 33 lata. Jestem w Białymstoku, niestety, no. Tak bo to wygląda widocznie, 25 lat, sympatycznie. I o radości życia mówiąc, to tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego tak kocham radość życia. I gdzieś tam wyczytałem, że aby mieć rozpromienioną twarz, człowiek używa 18 mięśni twarzy, wiecie? A żeby być ponurakiem takim, to 30 mięśni twarzy trzeba użyć. A więc ja chyba chodzę uśmiechnięty z lenistwa, dlatego żeby się nie wysilać za bardzo w życiu. I takie sympatycznie, bardziej milej. Cała Ewangelia to jest... Jezus właściwie, my chrześcijanie, nawet ci tacy szalenie religijni, mają skłonność wpadania w Stary Testament. To jest coś obłędalnego. Czyli stajemy się wyznawcami jakiejś religii, wyznawcami, fanklubem. Jagiellonii, fanklub jest Legii, fanklub Jezusa Chrystusa w Kościele katolickim. I Chrystus bardzo z tym walczył za swojego życia i między tym za to został ukrzyżowany. I istota rzeczy, to po co On przyszedł. On mówił, przyszedłem po to, aby leczyć serca połamane. Raz. Druga rzecz, abyście mieli życie i w obfitości życie. Koniec. Nie mówi o przykazaniach, nie przypomina przykazań, w ogóle o tym wspomina, ale na tym się nie koncentruje. W ogóle chodzi o coś innego. O to, aby ożywić życie swoje, aby życie znowu miało swój smak. Chrystus kiedyś powiedział, znowu do was przyjdę i rozraduję się serce wasze. Okej, ale to zdanie kończące. A radości waszej nikt wam odebrać nie potrafi. A widocznie potrafi, na miły Bóg. I kto potrafi nam odebrać radość? My sami sobie. Potrafimy odebrać radość. Czynimy wiele rzeczy, aby unicestwić słowa Chrystusa. Aby unicestwić radość własnego życia. Kłam zadać Jego słowom. I to nie wynika z tego, że życie nam doskwiera za bardzo. Nie, skądże. Pierwsza podstawowa rzecz. My za poważnie traktujemy sami siebie. Bo tutaj nie chodzi o zdyskwalifikowany uśmiech, o którym Chrystus też mówił, biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić i płakać się będziecie. Ale chodzi o tą lekkość bytu, o tą nadzieję, mimo braku nadziei. Ale najpierw pierwsza rzecz rozpoczyna się od perspektywy patrzenia na samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna. Użyć siebie w odpowiedniej perspektywie. W odpowiednim dystansie patrzeć na samego siebie. To jest cały początek. Bo kto z was, moi drodzy, szczególnie nas chrześcijan, nie potrafi śmiać się z samego siebie, jest niewolnikiem samego siebie. Jeśli nie potrafi się z siebie śmiać, jesteś niewolnikiem samego siebie. Choćbyś rządził całym światem. Albowiem za poważnie traktujesz samego siebie. Dopiero kiedy odkryjesz prawdziwe własne oblicze, kiedy się zachwycisz sam sobą, to jest istota tej wiary. Istota tej wiary tkwi w zachwyceniu się samym sobą. Istota tej wiary tkwi w zachwyceniu się samym sobą. Istota przyjścia Chrystusa, Boga, tego wszystkiego, zachwycenie się samym sobą. To nie jest egoizm. Skądże? Egoista jest to ten, który by chciał być panną młodą. To jest egoista, ten egocentryk, który pragnie koncentracji na samego siebie. Cały czas. Tak jak teraz tutaj mówię i taki jestem sprawdziony, abyście się skoncentrowali na mnie. To jest taki właśnie egoizm. Ciemniastka egoizmu. Ale egoistą jest ten, który by chciał być panną młodą na każdym weselu i nieboszczykiem na każdym pogrzebie. To jest egoista. Zawsze być w epicentrum. Jak płaczą, to nad tobą. Jak się radują i chwalą, to tylko ciebie. To jest egoista. Ale ten, który odkrywa blask,
kujący w oczy, samego siebie blask. To znaczy, że odkrywa własną prawdziwą twarz. Ty nic nie musisz osiągnąć na magisterki, tej, której ja nie mam. Ale osiągaj, magisterkę, potrzebny jesteś, ty musisz ten świat przemieniać. Tak, czyli sobie podporządkowanym. Ale do tego, żebyś się zachwycił sobą, aby świat się tobą zachwycił, nic nie potrzebujesz. Przepraszam, potrzebujesz pewnej rzeczy. Światła, które wpada w ciebie samego. My jesteśmy witrażami. Każdy z nas jest witrażem. I witraż, gdy wokół jest ciemno, to witraż jest szalenie brzydki, okropny, wręcz beznadziejny. I dlatego też, gdy w środku jest ciemno, my zaczynamy ten witraż ubogacać. Jakieś perełki, jakieś magisterki, jakieś coś doklejamy do witraża, ażeby cokolwiek znaczył i jakokolwiek miał swoją wartość. Choć w tym osiąganiu stopni naukowych i innych rzeczy nie ma nic złego, wręcz przeciwnie, wspaniała rzecz. Ale niechaj to nie będzie elementem, który decyduje o poczuciu własnej wartości. Kiedy padną pierwsze promienie słońca na witraż i go rozpromienią, to w ten czas zachwycisz się arcydziełem. Wszystko staje się nieważne. O to chodziło Chrystusowi. O to chodzi w tej religii. O przywróceniu własnego imienia, to kim ty jesteś. O odkryciu samego siebie. Po to ja chodzę, odprawiam mszę świętą, po to się z Bogiem spotykam, po to wszystko robię. Tylko i wyłącznie. Po to, aby światło było we mnie. Aby rozpromieniło mnie samego. I wtedy człowiek potrafi się z siebie samego śmiać. A to jest potrzebne. W średniowieczu księżąta trzymali na swoich dworach błaznów, to wiecie. Jego, nie tylko jego zadanie błazna było rozbawiać władcę, ale też powodować, żeby władca był jeszcze normalnym człowiekiem, człowiekiem trzeźwym. Człowiek, który twardo stoi na ziemi, na nogach. Który świadomy swojego przemijania, kruchości własnej. I to był higieniczny zabieg wobec pychy władców. I myślę, że każdy z nas powinniśmy na własnym dworze, tam wewnątrz serca swojego, trzymać takiego błazna, który zdzierałby z nas maskę tej śmiertelnej powagi, tej samowystarczalności. To by nas demaskował, abyśmy potrafili śmiać się sami ze siebie. Ta cała religia nasza to nie jest religia smutku. To nie jest religia pokut, postów, udręki, konieczności bycia przyzwoitym człowiekiem. To jest religia człowieka rozpromienionego, do którego nie wiadomo skąd, z niebios wpadł jeden promień, tam do środka, do serca. I rozpromienił jego oblicze, jego wnętrze. I zachwyciłeś się samym sobą. I zawsze szokowała, znając życie Semitów, reakcja Matki Bożej, 16-letniej dziewczynki, Maria, 16-letnia dziewczynka, która zaszła w ciąży, biegli do ciotki Elżbiety, która ma 64 lata. I ona wpada do Elżbiety. Elżbieta, ta ciocia, ją wita jak królową. A skoro to, że pani mojego pana przychodzi do mnie, jak królową wita. Każda z was, droga pani, by zareagowała ciocia i przesadzę. Ja tylko jestem Marysieńka. No taka, jaka byłam. Reakcja jej jest zgoła inna. Tak, 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 tak. Tak, mówisz prawdę. I bo pokora, to jest pokora. Mówienie prawdy. Tak, to jest prawdziwe. Ale pokora polega na tym, że wiesz, skąd to masz. Bo wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny. Jesteś piękna, jesteś cudowna.
Jesteś mężny. Tak, to prawda. Bo wielkie rzeczy uczyni wszechmocny. A tu musisz odkryć w sobie. Sobie. Na tym polega nawrócenie, przemienienie. Wszystko znajdujemy w sobie. Potem dopiero, później, tymi samymi oczami, którymi patrzymy na siebie samego, patrzymy na innych ludzi. I zaczynamy zauważać to także w innych osobach. Jak na początku, w latach 80. jeszcze, ja to w 86 roku rozpocząłem tą pracę z ćpunami. Po roku stworzyłem pierwszą grupę ludzi. Bardzo religijną nazwę mieliśmy, chwasty. Ale nie dlatego chwasty, że ja na nazwisko mam Konkol, tylko tą pierwszą grupę, wspólnotę, że tak powiem, nazwałem chwasty, chwastami, dlatego gdyż za chwasty uważano te wszystkie narkomanów, lata 80. One po prostu byli odrzucani. To jest inne narkomania, nie ma dealerstwa, sami produkują całkowity inny obraz. Są meliny, mieszkają na melinach, wycieńczeni ludzie, szalenie zaniedbani. A to moją młodzież, która angażowała się w pracę z tymi narkomanami, im tłumaczyłem, zobaczcie, w ich chwastach jest coś pięknego. Ich chwasty mają moc rozbijania betonów. I pszczoły do chwastów lecą po nektar. W każdym człowieku jest coś pięknego, dobrego. Musimy to odkryć. Ale najpierw musisz odkryć wszystko w sobie. Ty musisz być świadkiem owego własnego spotkania. Ćpuny po wielu latach mówiły mi jedną rzecz, że gdy przychodziliśmy na te meliny, gdzie produkowano narkotyki i z nimi wysiedaliśmy, to cóż, żeśmy im tam pomagali tak czy inaczej, do środku wysyłali inne rzeczy. Oni mówią, że rzeczą szokującą była jedna rzecz. Budziliście tęsknotę za czymś, co macie. Za czymś, co żeście odkryli. Ja nigdy na melinach nie opowiadałem Bogu. Nigdy. Bóg nie potrzebuje reklamówki. Sam sobą, swoim istnieniem masz obudzić tęsknotę. Tęsknotę za kimś, kogo spotkałeś. Bo nam do radości, taka refleksja mi się teraz pojawiła, nam do radości zawsze wiecznie czegoś brakuje. Tak sobie myślę, Boże, jak skończę tę sesję, ostatni egzamin, Boże, jak będzie pięknie, jak będzie dobrze. Jaka będzie radość? Jak ci ząb boli? Boże, jak przestanie ten ząb uwierać, już od tygodnia uwiera. A kolejka do dentysty Narodowego Funduszu Zdrowia 3 miesiące. Trzeba czekać, Boże, jak ja ten ząb wyleczę. Boże, jak będzie pięknie. Jak wreszcie z tym chłopakiem się pogodzę, spotkam. Wreszcie wszystko się rozpromieni. Niech tylko tata przestanie pić. Nareszcie będzie dobrze. Kochana, gdzie będzie dobrze? Następna sesja cię czeka. Następny egzamin cię czeka. Zębów to masz ile? 32. Każdy po kolei będzie bolał. To co, że tego wyleczyłeś? Facetowi znowu coś odbije lub tobie. Wszystko się zawali. My zawsze czekamy na coś. Na coś. Aż się zmieni i rozpromieni się moje oblicze. To nie jest prawda. Nasza radość. Nasza, mówię o chrześcijanach. Chrześcijanach, prawosławni, katolicy, protestanci. Nasza radość ma wynikać nie z tego, że coś się zmieni, ale z tego, że spotkałeś kogoś, kto ci pomógł mieć nadzieję, mimo tego, że wszystko się wali. Że masz nadzieję, mimo że odrzucony jesteś w samotność. Bo spotkałeś kogoś, który dał ci taką nadzieję, że masz ją nawet w godzinie śmierci. Że śmierć jest dla ciebie lękiem. To, co spodobało mi się fajnie, fantastycznego w trakcie filmu Aleksander. Pamiętacie tę scenę, jak on przed walką rozmawia z żołnierzami i mówi do żołnierzy coś takiego. Pogoda jest potworna. Tu śnieg wali. Oni szykują się do walki. Żołnierze Aleksandra i on do nich powiada następujące słowa. Gdy w trakcie walki zobaczycie zielone ogrody, pełne kwiatów, to znaczy, że nic się nie stało. Po prostu umarliście.
Tak, chrześcijanie odchodzą z tej ziemi. Potwornej ziemi. I pozwólcie, że już będę kończył, chociaż kilka myśli jeszcze tam przebiega przez ten mój mózg, ale zostawmy to. Kochani, chciałbym jedną rzecz zaznaczyć wam, zasygnalizować. Bardzo ostro. Ta religia, ta wiara, ten Kościół przestał być religią ocalonych. Tak mi się wydaje, bo jestem w błędzie. Ale stał się religią dobrego samopoczucia. My często czcimy Boga, któremu na imię dobre samopoczucie. Mam doła, wszystko się wali, czyli Bóg mnie opuścił. Albo wróciło dobre samopoczucie. Boże, od rana jestem radosna. Bóg powrócił. To nie dotyczy tylko nas, to dotyczy też apostołów, wiecie? Ten problem. A to nie jest religia dobrego samopoczucia. To jest coś więcej. I tutaj chciałbym wam pokazać na przykładzie jednej osoby. Osoby świętego Pawła. Naprawdę w historiach tych osób były niesamowite dramaty. Święty Paweł zostaje dotknięty przez Chrystusa. Spada z konia. Zobaczcie, w jakiej sytuacji on się znalazł. Tracił wzrok, potem ten wzrok odzyskuje i nagle nie wie, co ze sobą zrobić. Nie jedzie do Jerozolimy, bo Jerozolima go wysłała, aby mordował chrześcijan. On tego nie uczynił. Nie może iść do gminy chrześcijańskiej, bo oni wszyscy go się boją. Bo cały czas ta etykietka mordercy wisi nad nim i on sam zostaje. Jedzie do Aleksandrii. Tam czyta Stary Testament, szukając to, co przeżył. Tych słów o Chrystusie, aby odnaleźć, czy wszystko to jest prawdziwe. I okej, tam odnajduje, że rzeczywiście ten Chrystus był zapowiadany, to wszystko miało się stać. I najciekawsza rzecz jest inna, moi drodzy. To nie dotyczy tylko świętego Pawła, wszystkich apostołów. Co wy wyobrażacie? Żyjecie w tym czasie. Jesteście jedną z apostołek lub apostołów. On wraca do Jerozolimy. On cały czas szuka czegoś. Tej prawdy. Święty Paweł. Kilka kilometrów od niego jest Betlejem. Troszeczkę dalej jest Nazaret. W samej Jerozolimie jest miejsce, grób, gdzie Jezusa złożono. Krzyż, na który jeszcze wisiał. On nic nie ogląda. On nie idzie do ludzi, nie pyta się. Nie pyta się. Odnosi Jezusa, wspomnień, jak to wszystko wyglądało. To wszystko jest nieistotne. Dlaczego apostołowie nie zachowali sandałów Chrystusa? No, nie schowali, no. Dzisiejszego dnia to były najbardziej odwiedzane relikwie, kochani. Gdybyście wy mieli w domu sandały Jezusa, kochany, no, na 20 pokoleń do przodu i z tyłu byście żyli z tych sandałów po prostu. Takie pielgrzymki by waliły do ciebie do domu. A to by się go chatę powiększała, bo tutaj pensjonat, bo tutaj coś innego, bo pielgrzymi zjeżdżają. Nic nie zachowali. Nic. 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 Nawet my nie wiemy, który ten dom był, gdzie Jezus się narodził w Nazarecie. Nikt się tym nie zajął. Święty Paweł nie jedzie, nie ogląda. Dlaczego? Bo on żyje. I to było istotne. Dzisiaj w chrześcijaństwie nie chodzi o kult. W naszej wierze nie chodzi o piękny kult. Choćby było to uwielbienie Boga. Chodzi zawsze o spotkanie. Namacalne, idealne spotkanie z tym, który jest. Który nigdzie nie odszedł. Który powiedział, ja z wami zostanę do końca dni waszych. I nas nie okłamał. Kto mnie znajdzie, temu życie dam. Życie dam.
kto mnie znajdzie, rozpromienię jego oblicze, przywrócę nadzieję. I cała ta praca z narkomanami przez te 30 ileś lat, z dzieciakami ulic, z rodzicami porąbanymi do granic bólu, kiedy próbujemy pomagać rodzicom odbudować dom rodzinny, aby wracali, mogły powrócić do ich domów rodzinnych dzieciaki. Nie polega na ewangelizacji, na wracaniu ich. Nie polega na jakiejś intensywnej terapii. Nie, na odkryciu tego blasku, który jest w tobie. Ale oczywiście wiara, spotkanie z Chrystusem, z Bogiem pomaga. Terapia pomaga, ale to nie jest istotne. Skończ terapię to. Nawróć się to. Nie! Wszystko jest w tobie. Tylko wpuść w siebie światło. A rozpromieni się życie twoje. A stanie się tęsknotą za Boga. Twoim pojawieniem się będzie budziło tęsknotę za Bogiem. A jak tęsknisz, to go znajdziesz. On sam się przybliży. Oczywiście terapia jest ważna. Ona werbalizuje, nazywa problemy, jakie człowiek ma, gdzie spustoszenie, co spowodowało spustoszenie w jego życiu. Oczywiście. Ale na tym wszystko się nie kończy. I ten fakt, że z zeszłego roku udało nam się, rodzicom naszych podopiecznych, udało się ściągnąć 30 dzieciaków do domów rodzinnych z domów dziecka. Z zeszłego roku żeśmy właściwie według nowej ustawy dwa domy dziecka zamknęli w ciągu jednego roku. Białystok jest jedynym miastem w Polsce, gdzie brakuje dzieci w domach dziecka. Dzięki programowi, który my prowadzimy, odbudować dom rodzinny. Ci tam w domu dziecka pracownicy już nas nienawidzą. Oni chcą dzieciaki wysyłać na zajęcia. Bo z następnych dzieciak wróci do domu, no. I pracę stracą. Do tego stopnia oni ściągają z innych województw, z innych powiatów i województw dzieciaki tutaj do placówek, bo brakuje dzieciaków w placówkach. Wszystko jest takie proste. Szalenie proste. Ale kiedy dzieciakowi przywrócisz klarowny dom, to dasz mu wszystko, co on potrzebuje. Może ten dom być biedny, nieważne. Klarowny dom, gdzie są wyciągnięte ręce, gdzie ktoś pięknie i dobrze o nich mówi, piękno i dobre o nich widzi. To jest ważne. Może na zakończenie już tego wszystkiego. Drodzy panowie, człowiek to jest konstrukcja psychiczna pewna. To wy dajecie imię dzieciom. Wy dajecie imię dzieciom. Nie chodzi tutaj o Klaudię, Marysię, Bogusię. Nie. To kim ja jestem, to dał mi tata. Jak dajesz imię dzieciakowi, ty sieroto, to jest sobą spełniające się przepowiednia. Imię. Jeśli imienia mu nie dasz, będzie płakał się po tej ziemi. Ale ja wiem, że Bóg, Ojciec, potem tak organizuje życie ludziom, aby przywrócić im imię, to kim są, dlaczego tu są, jaka jest ich misja. Faceci zgubili totalnie sens swojego istnienia na tej Bożej ziemi. Totalnie. Totalnie. Jedźcie do Ameryki Południowej, jedźcie gdziekolwiek. Cała wiocha się koncentruje na facetach. Żeby dobrze przygotować. Klarowny, odpowiedzialny facet, który wie, po co siedzi w tym domu. Bo nie po to, żeby kasę przynosił, nie po to, żeby tam dzieciaki ustawiał, kiedy rozrabiał. Gdzie? Skądże? On ma swoistą misję. Ma dać imię dzieciaku, bardzo ważna rzecz. Podstawowa, najważniejsza. Ma być ochroniarzem tego domu. Klarownym ochroniarzem, poczucie bezpieczeństwa. Jest tata, nic mi nie grozi. A nie chodzi mi o to, żeby sąsiadów kijem przeganiał, kiedy zagrożenie tworzą dla dzieciaków. Nie, skończę. Żeby demony z tego domu wyrzucał. Natomiast nikt nie przygotowuje, nikt facetów nie przygotuje do bycia ojcem. To jest taka dziura, taka pustka. Dlatego wszystko się wali. Najgorsza rzecz jest w tym, że gros z was tu obecnych jest bezimienny. Nie wiecie, kim jesteście. Tata by nie dawał wam imienia, bo tata z tobą nie zatańczył nigdy. Nie brał cię na ręce, nie mówi, że jesteś mic, że jesteś cudowna, przepiękna. I ty cały czas musisz coś zdobywać. Przekonywaj sama siebie, jesteś godna, aby na tej ziemi żyć. Jesteś godna tego, ażeby po prostu być człowiekiem wartościowym.
bo jak skończysz tę magisterkę, doktorat, to wreszcie coś będziesz miała. Nic nie będziesz miała, dopóki imienia swojego nie dostaniesz. Jeśli tatuś ci tego imienia nie dał, to Bóg tak zorganizuje ten świat, aby ci przywrócić imię. Bo dopiero kiedy człowiek otrzyma swoje własne imię, poczuje własną wartość. Imię oznacza to, kim ja jestem. Odkryje swoją wartość. Wtedy dobrze już w własnej skórze jest. Wtedy nic więcej nie potrzebuje. Wtedy może iść z nadzieją przez to życie, niezależnie co się będzie działo. Dobra, bo już w kazanie wchodzę. Dziękuję wam serdecznie. W naukę jakąś rekolekcyjną. Kochani, wiem, że się nie nadaje do głoszenia refelatów, ale co wiedział, to powiedział. Takie to jest relacja z medii to była, taka skrótowa. Dziękuję, bardzo mi miło, że było dane z wami się spotkać, ponieważ teraz muszę się udać do Jastarni, już dzisiaj jadę w tym momencie. Dlatego też do miłego zobaczenia gdziekolwiek. Dziękuję bardzo. Chciałam spytać naszą kochaną publiczność, czy są jakieś pytania do księdza Edwarda, bo tak jak wspominał, będzie uciekał i nie doczeka żadnej debaty na końcu z resztą prelegentów. Czy jest na sali jakieś pytanie? Widzę, że jest przynajmniej jedna ręka w górze. Tak, mikrofon już idzie, także będzie pytanie do księdza. Zapraszam. Tak. Ja mam takie pytanie do księdza. A propos terapii, czy właśnie wiara ma taką moc terapeutyczną? Czy ta nie. Wiara... Czy ta wiara pomaga tym ludziom? I jakby... Nie, wszystko jest podzielone, kochani. Pamiętasz przy Łazarzu, co było? Szokującego. Notabene, wszystko jest w Piśmie Świętym. Chrystus idzie, każdy z nas ma trupa w sobie. Ładnie, nie? Nieboszczyka. No tam, tak, to są rany serca. Chrystus mówi, przyszedłem leczyć rany serca twojego. Co twoim życiem kieruje? Serce. To może było całą konferencję robić o tym, na jakiej podstawie decyzję podejmujesz. Serce. Zabujała się, to ona idzie normalnie jak ślepa, tak? A co serce decyduje o tym? Jesteś rozżalona, wiesz, nosisz taki żal w sercu swoim, koniec. No to leżysz, płaczesz w łóżko, wiesz, jakieś tęsknoty masz, potrzeby masz, serce. Jesteś zmęczona, mówisz, muszę odreagować, jakaś dyskoteka. Kieruje naszymi drogami życiowymi serce. W sercu nosimy takie, wiesz, grubowce. Jezus też o tym wspominał. To są przeżycia, niekiedy makabrycze przeżycia, drodzy Państwo. Makabryczne. No. Młodości, dziewczyna zgwałcona. Kochani, ile mam ćpunek z tego wszystkiego. Co ją tam zaprowadziło? Bardzo często też druga rzecz, żal do Boga. W tym roku ja bardzo często rekolekcje prowadzę na narkomanów w ośrodkach terapeutycznych. I była tam dziołcha, która miała tam 28 lat. I ona mówi, że przyszła do mnie na rozmowę i opowiada mi o tym, że mając 18 lat, 19 lat może, 18, że jedną osobę miała na tej Bożej ziemi, tatusia. Tatuś tam chorował, ona o niego szalenie walczyła i mówi, jak tata zmarł, to wymalowała całe mieszkanie, sufit, wszystko na czarno. Wyobraźcie sobie, rodzinny grobowiec. No to jest wiadomo, że na zewnątrz wylała to, co było w niej w środku. Mówi, potem rozpoczęły się alkohol, narkotyki, kasy brakowało, prostytucja. No i po 10 latach takiego życia ją gdzieś spotkałem w ośrodku. Żart do Boga, że Bóg ją zabrał. Oczywiście zerwała kontakt z Bogiem. To są różne takie groby, trupy, które nosimy w sobie. I zobaczcie, jak Chrystus przychodzi na cmentarz, co mówi? Odrzućcie ten kamień. Czyli to jest terapia. Otwórz się. Otwórz ten grób, opowiadaj. Ty mówisz, nie będę opowiadała. To samo, co Marta powiedziała. Dlaczego? Bo będzie śmierdziało. Ona mówi, nie odrzucimy, bo będzie śmierdziało. No tak, bo śmierdzić będę, jak będę wspominała to, co jest potwornego. I teraz terapia w tym miejscu zaczyna się zajmować tym nieboszczykiem, którego w sobie nosisz. Trochę przykład makabryczny, ale pozwólcie, że tak to pozostawię. Terapia zajmuje się na zasadzie takiej. Nie jesteś winna, że ten trup w tobie leży. To jest raz.
Oczywiście terapia przekonuje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uczy ciebie żyć z tym trupem do końca życia. I koniec terapii. I kiedy przychodzi Jezus, wpuszczasz Boga w swoje własne życie. I tutaj cały wykład na to, może dwa. On potrafi ożywić trupa. Że po tym wszystkim, po tym duchowej, w cudzysłowie, terapii, czyli terapia normalna i element duchowy, po tej duchowej terapii ty nazywasz owe wydarzenie śmierć taty, zgwałcona przez kogoś bliskiego, ty to nazywasz potem, po tym wszystkim, błogosławioną winą. Wydarzenie, które ci przyniosło coś fantastycznego. To jest całe. Mówi, daj mi to, co każe Jezu, razem mówi Jezus, daj mi to. Bóg mówi, daj mi to. A ja to ożywię, a ja to zamienię na błogosławieństwo za każdy grzech, każde zło, które zrobiłaś. Mówi, daj mi to. Ja to, taką przechytrza demona, a ja to zamienię na coś błogosławionego. Także tak to wygląda. Duchowość, a terapia. Jedno jest z drugim są połączone. Jedno i drugie jest istotne i ważne. Ale są pewne granice. Terapii. Okej, okay. Tyle. Tyle, co zorientowałem się. Ja mam kolejne pytanie. Tak. Księże, mówi ksiądz o tym, żeby zacząć komuś pomagać, trzeba najpierw się pogodzić ze samym sobą, sobie przywrócić radość życia i to tak ładnie i łatwo brzmi, ale jak się da to zabrać? Jaki powinien być pierwszy krok tego, żeby się pogodzić z samym sobą? Od czego powinniśmy zaczynać? Dać się ponieść. To wszystko robi sam Bóg. On sam to robi, za każdym razem robi to sam. A Bóg działa głównie przez kryzysy, pamiętajcie. Przez kryzysy. Za każdym razem, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, pytaj się go o jedną rzecz. O co ci chodzi? O co ci chodzi? To pytanie. O co ci chodzi? Druga rzecz, czytaj Biblię z takim samym pytaniem. O co ci chodzi, Panie Boże? O co ci chodzi? Pismo Święte się nie czyta. Nie czytajcie Pisma Świętego. Jedyna książka, której się nie czyta, wiecie o tym? To ksiądz katolicki wam mówi, Boże Mikołaj. Bo Pismo Święte to jest jedyna księga, która nas czyta. Nas czyta. O co ci chodzi? Ono ma ciebie przeczytać. Kim jesteś? Skąd jesteś? Dokąd zmierzasz? To są słowa życia, które cię będą ożywiały także. Ale on ma swój sposób. Ja go szukałem 3 lata, siedząc na furze drewna, fura taka drewna, stało się. To jest moje doświadczenie prywatne. O, lata temu. I od tej pory ja nie jestem przekazicielem jakiejś wiedzy. Od tej pory nie jestem myślicielem, analitykiem. Od tej pory jestem świadkiem kogoś, kogo spotkałem i nic więcej. Tak jest konkol, jest świadek. Durny jak słup soli, bo Bóg wybiera co głupie. Wszystkie przy matematyce uwielbiałem, fizykę uwielbiałem, Boże. Wytrzymałość konstrukcji, obliczanie Boże. A tutaj coś gadać do ludzi, coś pisać, no takie przedmioty humanistyczne, to nigdy w życiu, Boże, kochany. A Bóg mówi, masz świadkiem kogoś, kogo spotkałem od tej pory. Jestem świadkiem. Wszystko mi się w głowie poprzestawiało. I to spotkanie on sam organizuje. On sam cię do tego spotkania doprowadzi. Odpowiednich ludzi ci postawi, odpowiednią książkę ci poda, wszystko. Kto mnie znajdzie? Tylko szukajcie najpierw. Szukajcie pierw Królestwa Bożego. Szukajcie mnie, który jestem, który żyje. Szukajcie. Wszystko inne będzie wam dane. Szukajcie. A on was sam doprowadzi. To, jaką drogą ja zaszedłem, to jest moja prywatna rzecz. On tak mnie doprowadził. Każdego z was może inaczej. Macie jeszcze pytania? Fajnie, że nie. Jadę. Do zobaczenia. Uciekam, wiecie? Uciekam. Tak, właśnie chciałam zapytać, czy ksiądz poszukuje wolontariuszy? Jest tutaj cała rzesza, być może ktoś... Szalenie, przyjdźcie na proletariacko do stowarzyszenia.
za tydzień wracam, to przyjdzie szalenie. Potrzebuję wiastami, potrzebujemy. O. Tam wyjeżdżamy z dzieciakami, nie tylko. Tam 35 grup kolekcyjnych. Przyjeżdżaj, potrzebuję ludzi, którzy mi pomogą to wszystko jakoś ciągnąć. Do zobaczenia, z Bogiem. Ja może w międzyczasie zacznę już przedstawiać sylwetkę naszego następnego gościa. Zacznę od tego, że Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi około 30 różnych placówek i ma tysiące podopiecznych. Poczynając od dzieci, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, poprzez uzależnionych, biednych, chorych i bezrobotnych. Jest to naprawdę ogromne spektrum działań. Nasz dzisiejszy gość, Agata Papież, fundraiserka w Caritas Archidiecezji Białostockiej, przeszła kilka lat temu europejski kurs fundraisingu. Od tego momentu Caritas, kojarzony przez wielu z raczej dość skostniałą i może nie nowoczesną organizacją, o której słyszy się tylko w kościele i to pewnie też nie aż tak bardzo często, rewolucjonizuje swój wizerunek oraz pracę z wolontariuszami i darczyńcami. To dzięki niej zwykła organizacja pozarządowa, jaką jest Caritas, działa jak sprawnie zarządzany biznes. Agata Papież to także znana i lubiana białostocka prezenterka radiowa. Pracowała w takich rozgłośniach jak Radio Akadera, Polskie Radio Białystok oraz Radio I. Powitajmy ją gromkimi brawami, drodzy Państwo, Agata Papież. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, aż mi się buzia uśmiechnęła a propos dzisiejszego tematu. Dużo fajnych słów, dziękuję bardzo. Nie wiem tak do końca, od czego mam zacząć, ponieważ tutaj organizatorzy pozwolili mi powiedzieć o mojej pracy w kontekście radości pomagania. Trochę miał o tym mówić ojciec Konkol. Trochę powiedział o sobie, ja trochę opowiem o tym, jak pomaganie wygląda w przypadku Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ale może najpierw wyjaśnię, jaka jest moja praca aktualnie, na czym ona polega, bo fundraising to jest jeszcze takie słowo, które często jest zagadką dla wielu. Jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy na rzecz naszej organizacji po to, żebyśmy mogli pomagać jak najlepiej, żebyśmy mieli pieniądze po to, żeby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Więc moim głównym zadaniem jest dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych darczyńców, indywidualnych, firm, urzędów i tak dalej, i tak dalej. Więc praca bardzo ciekawa, bardzo kolorowa, przeróżne kampanie promocyjne, społeczne, różnego rodzaju kampanie fundraisingowe, to jest również moja działka. Jeśli mam mówić o radości, to mogę spokojnie powiedzieć, że ta praca daje mi dużo radości. Pracuję w Caritas już od prawie 6 lat i nie zamierzam na razie tej pracy zmieniać, bo jest mi tutaj bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona z tego miejsca, w którym aktualnie jestem. Nie będę mówić więcej o sobie, bo szkoda czasu. Będę mówić o tym, co robimy w Caritas. I chciałabym o tej radości pomagania powiedzieć na podstawie funkcjonującego w Caritas wolontariatu. Nie chcę opowiadać za bardzo o pracy naszych etatowych pracowników, bo tak jak we wprowadzeniu słyszeliśmy, nasze spektrum działań to jest ponad 30 różnego rodzaju placówek w całej archidiecezji. W związku z tym mamy przynajmniej 200 osób, które pracują u nas na umowę o pracę. Ale ogromna machina pomocy, która myślę, że przynosi wiele radości nie tylko naszym podopiecznym, ale samym wolontariuszom, to jest właśnie to dzieło, jakim jest wolontariat. Więc troszkę o radości pomagania w kontekście wolontariatu. Przed chwilą tutaj padła propozycja, jeśli ktoś chciałby zostać wolontariuszem, to oprócz tego, że można pójść do stowarzyszenia, to ja oczywiście zapraszam do Caritas Archidiecezji Białostockiej, bo mamy mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych różnych akcji, o których za chwilkę będę opowiadać, które myślę, że każdemu jakoś podpasują. Czym jest Caritas? W zasadzie wydaje się, że wszyscy wiedzą, czym jest Caritas, ale ja staram się zawsze to bardzo mocno podkreślać, że nie jesteśmy sobie od taką zwykłą organizacją charytatywną, bo jest wiele na świecie dużych organizacji charytatywnych, które świetnie pomagają. Natomiast to, co wyróżnia Caritas, nie tylko Caritas Archidiecezji Białostockiej, ale ogólnie Caritas jako organizację międzynarodową, to to, że działa ona w imieniu Kościoła katolickiego.
i z ramienia Kościoła katolickiego. To jest jeden z tych filarów, o których mówił Pan Jezus, że w Kościele oprócz tego, że musi być głoszona Ewangelia, to mamy ten aspekt pomocy bliźniemu, wypełnianie dzieł miłosierdzia. Także Caritas została powołana głównie po to, żeby wypełnić to właśnie powołanie, o którym mówił Chrystus. Pomoc najbardziej potrzebującym naszym bliźnim, braciom ubogim. Króciutka definicja, możecie sobie Państwo poczytać, ja już tutaj nie będę tego powtarzać, co mamy na slajdzie. Okej. Troszkę też w wprowadzeniu było o tym, czym się zajmujemy na terenie archidiecezji białostockiej. Rzeczywiście tutaj tych naszych placówek jest bardzo dużo, wszystkich nie będę mówiła. Tutaj akurat mamy zdjęcia z warsztatów terapii zajęciowej. Jest to placówka, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Głównie są to niepełnosprawności psychiczne. Takich warsztatów mamy dwa na terenie naszej archidiecezji. Mamy również środowiskowy dom samopomocy, w którym pomagamy osobom niepełnosprawnym. Tutaj mamy pomoc osobom bezdomnym. Prowadzimy w Białymstoku dwie noclegownie dla osób bezdomnych. Jedna to jest noclegownia dla kobiet, druga dla mężczyzn. Oprócz tego wydajemy posiłki osobom bezdomnym i pomagamy w taki doraźny sposób. Zawsze można się do nas zgłosić do Centrum Pomocy Samarytanin, gdzie wydajemy paczki żywnościowe, ubrania. Wykupujemy również leki wszystkim, którzy się do nas zgłoszą. Pomoc osobom indywidualnym to jest bardzo duża działka, bo oprócz tego, że mamy konkretne placówki, które na co dzień pomagają, to zgłasza się do nas mnóstwo osób z różnego rodzaju problemami. Na przykład osoby proszące o dofinansowanie rehabilitacji albo osoby zbierające fundusze na bardzo kosztowne operacje. Takie osoby zawsze znajdują u nas pomoc. Staramy się pomagać wszystkim. Oczywiście w miarę naszych możliwości. Nie zawsze udaje nam się zaspokoić jakby wszystkie potrzeby, bo jeśli ktoś przychodzi i prosi o 500 000, no to nie zawsze jesteśmy w stanie mu pomóc. Ale pamiętam taką sytuację. Kilka lat temu zgłosiła się do nas pani Katarzyna z Czarnej Białostockiej, która zbierała właśnie pieniądze na swoją operację. Potrzebowała 60 000 zł. Postanowiliśmy razem z telewizją opowiedzieć historię tej pani. I po właśnie emisji programu w naszej białostockiej telewizji znalazł się darczyńca, który zgłosił się do Caritas i przekazał 50 000 na operację tej pani. Także udaje się nam również w tego typu działaniach pomagać osobom indywidualnym. No nie mówię tutaj o takiej pomocy wolontariuszy, gdzie konkretny wolontariusz przychodzi na przykład do osoby starszej, aby zrobić jej zakupy, posprzątać, pomóc w pracach domowych. Tego typu działania to oczywiście oczywistość, oczywista oczywistość. Tutaj mamy świetlice Caritas. Takich świetlic mamy teraz na terenie naszego miasta 4 i 2, 3. Sokółka, Supraśl i Kuźnica, czyli 3 poza Białymstokiem, gdzie pomagamy dzieciom głównie z rodzin dysfunkcyjnych, które mają trudne warunki w domu. Pomagamy w przygotowaniu do lekcji, ale no, myślę, że to też jest taka duża działka w ogóle wsparcia tych dzieciaków, żeby ich jakoś no, dać im tą formę wychowawczą, której w domu nie mają. Takie rzeczywiście wsparcie, o którym też mówił ojciec Konkol, nie? To jest takie odnajdywanie światła w tych dzieciakach, pokazywanie im tego, że są po prostu dobre, że mają wartość i że może im się w życiu udać, mimo że tego na co dzień nie słyszą w swoich własnych domach. Tu już mamy Centrum Integracji Społecznej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czym są CIS-y, ale to są takie specjalne programy, które pozwalają osobom wykluczonym społecznie albo zagrożonym wykluczeniem społecznie, czyli na przykład bezrobotnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym albo niepełnosprawnym w powrocie na rynek pracy. Prowadzimy więc takie 12-miesięczne kursy, w ramach których uczymy nowego zawodu, a następnie pomagamy znaleźć pracę. I też tutaj sobie przypominam historię takiej pani. W ogóle no, mogłabym opowiadać wiele takich historii, ale myślę, że to są takie historie, które mi osobiście dają dużo radości. Nazwijmy ją pani Teresa, która trafiła do nas kilka lat temu. Osoba uzależniona od alkoholu, długotrwale bezrobotna, samotna matka wychowująca trójkę dzieci.
totalnie bez motywacji do pracy. Myślę, że zgłosiła się do tego CIS-u głównie z tego powodu, że wiedziała, że dostanie pieniądze za udział w tym programie i że generalnie chodziło o to, żeby po prostu odbębnić swoje, dostać pieniądze i jakby wrócić do swojego starego życia. No okazało się, że dzięki pracy, dzięki temu kursowi, dzięki też pracy naszych pracowników, nie dość, że znalazła nowy zawód, to założyła również własną firmę i dzisiaj jako instruktorka pracuje dla nas, dla Caritas, ucząc takie osoby, które, do których ona wcześniej sama należała. Więc to są takie przykłady, dla których naprawdę warto poświęcać swój czas. Rodzinny dom dziecka to jest jedna z placówek, która pomaga dzieciom, których rodzice biologiczni żyją, ale w jakiś sposób są niewydolni, żeby wychowywać te dzieci. To są też często rodziny patologiczne. W takim rodzinnym domu dziecka aktualnie mamy 8 podopiecznych. No i staramy się im tam zapewnić jak najlepsze warunki właśnie takiego rodzinnego podejścia. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby te dzieciaki nie trafiły do tych typowych domów dziecka, takich instytucjonalnych, bo to jest zupełnie inny klimat. Jednak pod okiem małżeństwa, bo u nas prowadzi to małżeństwo, które samo ma 3 dzieci. Te dzieciaki no, czują się częścią tej rodziny i obserwujemy, jak no, naprawdę dużo, dużo dobrego wynoszą też z tej obecności w naszym rodzinnym domu dziecka. O niepełnosprawnych trochę już mówiłam, więc nie będę przedłużać. Centrum Pomocy Samarytanin to jest to, co chyba z Caritas kojarzymy jakoś najbardziej, czyli taka pomoc doraźna w postaci żywności, w postaci ubrań. Takie centrum na Kolejowej, które działa, jest czynne codziennie. Każdy, absolutnie każdy może się zgłosić tutaj i otrzymać pomoc. Tutaj nie ma jakby żadnych warunków, żeby przyjść i dostać jedzenie, dostać ubranie. I zachęcam też was, jeśli macie jakieś rzeczy, których nie potrzebujecie, to zawsze możecie przynieść do tego miejsca tak, żeby ktoś inny z nich skorzystał. Prace biurowe. Tak. Struktura wolontariatów Caritas jest na całym świecie w zasadzie taka sama. Oprócz tego, że mamy szkolne koła Caritas, bardzo prężnie działające, mamy również parafialne zespoły Caritas, w których najczęściej posługują osoby starsze, bo jeśli chodzi o szkoły, no to wiemy, że to jest młodzież, dzieci, a dla tych starszych, którzy chcą pomagać, mamy specjalne jednostki terenowe działające przy parafiach i to są właśnie parafialne zespoły Caritas. Jesteśmy również organizacją goszczącą w programie EVS, to jest wolontariat międzynarodowy działający z ramienia programu Młodzież w Działaniu, dzięki czemu możemy gościć wolontariuszy z całej Europy, którzy chcą nam pomagać w naszych placówkach tutaj w Białymstoku. Jak można zostać wolontariuszem i dlaczego warto? Dlaczego to pomaganie daje radość? Ja w ogóle wychodzę z założenia, że ludzie są dobrzy. Wychodzę z założenia, że każdy z nas ma w sobie potrzebę pomagania innym. Krótko mówiąc, każdy z nas w taki czy inny sposób chce jakoś pomagać drugiemu człowiekowi. Bardzo często chcemy tej pomocy udzielać w bezpośredni sposób osobom, z którymi spotykamy się na co dzień. Ale wolontariat jest taką specyficzną formą pomagania, ponieważ możemy tutaj wyjść przede wszystkim do osób, których nie znamy. Ja myślę, że to jest ogromny plus tego, że jako wolontariusze wchodzimy w zupełnie nowe środowisko i wynosimy z tego samą radość chociażby poznawania innych osób. Ja osobiście wiele razy byłam wolontariuszką w różnych organizacjach, przy różnych projektach. I to, co jest moim doświadczeniem, to to, że zawsze to dobro do mnie wracało. Nie było takiej sytuacji, że czułam, że poświęciłam jakiś czas i nie miałam z tego jakichś korzyści dla siebie. I tu nie mówię o korzyściach materialnych, rzecz jasna, no bo wolontariat jest formą pomocy nieodpłatnej. Ale to, co wynosiłam dla siebie, no to było dla mnie ogromne bogactwo, szczególnie jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi. Także zachęcam bardzo do tego, żeby pomyśleć o takim wolontariacie. Jako Caritas organizujemy rokrocznie Dzień Wolontariusza, który jest międzynarodowym dniem, wypada 5 grudnia i zawsze wtedy mamy wielką fetę.
A oprócz tego staramy się promować nasz wolontariat również takimi kanałami facebookowymi, przez stronę internetową, więc gdyby ktoś z Was chciał, to oczywiście może sobie zajrzeć na Facebooka Caritas Archidiecezji Białostockiej albo bezpośrednio zgłosić się do naszego biura przy ulicy Warszawskiej, gdzie koordynatorka wolontariatu Państwem się już zajmie. Chciałabym jeszcze teraz powiedzieć o kilku akcjach, które organizujemy razem z wolontariuszami. Akurat tutaj jako pierwszą wpisałam kampanię Twoja dobra wola jest naszym paliwem. To jest kampania, która była organizowana na początku mojej pracy w Caritas, czyli już kilka lat temu. Ale myślę, że ona bardzo pasuje też do dzisiejszego tematu w kontekście pomagania. Zachęcaliśmy Białostoczan do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas, wykorzystując do tego jeden z naszych najstarszych samochodów z floty Caritas, ponad 20-letnie auto, które widzicie tam na samej górze. Chcieliśmy pokazać, że bez względu na to, ile mamy lat, możemy pomagać. To auto było tego dowodem. No i staraliśmy się też pokazać to w taki sposób bardziej radosny, niż to przekazują inne organizacje w swoich kampaniach jednoprocentowych, bo bardzo często widzimy na plakatach czy billboardach w mieście prośbę o przekazanie 1% podatku, ale pojawiają się tam smutne twarze dzieci, chorych albo starszych osób chorych. Nie mówię, że to jest złe, ale mnie osobiście brakowało jakiegoś radosnego i pozytywnego przekazu przy kampanii 1% i to był mój pomysł, żeby właśnie wykorzystać taki wątek bajkowy i radosny do tego, żeby pokazać ludziom, że pomaganie może być fajne i że może być radosne. Tutaj zbiórki żywności. Myślę, że też z tego jest bardzo znana Caritas, że przynajmniej dwa razy do roku przed świętami wielkanocnymi Bożego Narodzenia prowadzimy ogólnopolskie zbiórki żywności. Ta żywność trafia później do osób potrzebujących i muszę przyznać, że z roku na rok bijemy coraz większe rekordy, bo to są dosłownie dziesiątki ton żywności, które przekazujemy. 20 ton, mówię o samym Białymstoku, także jakby nie liczę tutaj tych ilości ogólnopolskich. Setki wolontariuszy bierze w tym udział. Jesteśmy we wszystkich sklepach na terenie Białegostoku, ale także poza Białymstokiem. Można się włączać w tą akcję. W tym roku miałam bardzo fajne doświadczenie, bo oprócz tego, że wolontariusze zbierają żywność, to również pracownicy Caritas. Będąc na zbiórce w jednym ze sklepów białostockich, podszedł do mnie pan i wrzucając do koszyka jedzenie powiedział, no ja oczywiście podziękowałam za to jedzenie, on powiedział, wie pani co, no to w zasadzie ja powinienem państwu podziękować, bo tak naprawdę robicie coś, czego ja na co dzień nie mogę zrobić. Nie mogę dotrzeć do osoby potrzebującej, a nawet jeśli mam jakiegoś sąsiada starszego albo ubogiego, to nie zawsze mam odwagę pójść do niego i zaproponować mu pomoc, bo zwyczajnie nie chcę go urazić. Więc tak naprawdę to, co my robimy jako Caritas, jest też taką formą dotarcia do tych, którzy do nas sami nie przyjdą. Święto Miłosierdzia. Wczoraj obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To jest święto patronalne Caritas, no to jest po prostu taki tydzień, kiedy, właściwie tydzień miłosierdzia można powiedzieć, bo ta niedziela rozpoczęła tydzień miłosierdzia. To jest taki czas, kiedy my staramy się, no właśnie, cieszyć się tym, że możemy pomagać innym, ale także wychodzimy z prośbą, kwestując w parafiach, z prośbą o to wsparcie finansowe, które pomaga nam później prowadzić nasze placówki. W tym roku wyjątkowo, no właściwie to już drugi rok można powiedzieć, skupiamy się na jednej z placówek w Czarnej Białostockiej, to jest ośrodek Metanoia, w którym prowadzimy terapię dla uzależnionej młodzieży, a nawet dzieci, bo mamy takich podopiecznych od 13 do 19 roku życia. Rafał, kolejny preregent, mógłby trochę opowiedzieć o tym miejscu, bo również tam pracował jako terapeuta. Więc między innymi podczas tego święta Caritas zbieramy pieniądze na przykład na pomoc w terapii albo na budowę takich ośrodków, jakim jest Metanoia. A to już akcja Kilometry Dobra, która trwa. Aktualnie prowadzimy już po raz piąty taką kampanię i myślę, że to przy tym przede wszystkim mamy dużo radości. Jest to kampania, w której próbujemy pobić rekord Guinnessa. Jest to kampania ogólnopolska. Caritas Archidiecezji Białostockiej jest jedną z 40 organizacji biorących w niej udział i zbieramy złotówki, które następnie układamy w kilometry.
aby pobić rekord Guinnessa, musimy wspólnie z innymi organizacjami ułożyć aż 75 kilometrów, co daje ponad 3 miliony złotych. Na ten moment mamy 20 tysięcy, ale wierzymy, że do 1 czerwca uda nam się zebrać dużo więcej. I tutaj również rzesze wolontariuszy nam pomagają, szczególnie w dniu finału, bo wtedy myślę, że tak od 100 do 150 wolontariuszy kwestuje na ulicach naszego miasta. Zawsze towarzyszy temu wielka feta, czyli finał kampanii, gdzie układamy złotówki. Tak to wygląda, jak na tym zdjęciu w górnym lewym rogu. A tutaj na dole widać, jak wyglądają takie węże sklejone z 44 złotych, bo dokładnie 44 złote to jest 1 metr dobra. W tym roku będziemy mieli finał w Parku Planty. Już chciałabym Was serdecznie zaprosić. 3 czerwca odbędzie się tam próba pobicia rekordu Guinnessa i potańcówka miejska z muzyką na żywo w świetle lampionów dla starszych i młodszych. Zapraszam gorąco, bo myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa. Wakacyjna akcja Caritas. Ksiądz Konkol wspominał o koloniach, które prowadzi w Jastarni. Caritas prowadzi kolonie na terenie archidiecezji. Najczęściej jesteśmy gdzieś w okolicy, na przykład w Augustowie. Tam nasi podopieczni ze świetlic, ale nie tylko ze świetlic, wszyscy, którzy się zgłoszą z parafii, z rodzin potrzebujących, szczególnie z rodzin wielodzietnych, są wysyłani na takie 10-dniowe albo 2-tygodniowe turnusy. I oczywiście opiekunami są tutaj wolontariusze. A to już tornister pełen uśmiechów. Akcja, która polega na wypełnianiu tornistrów przyborami szkolnymi. W parafiach w sierpniu można pobrać u proboszczów tornistry, które my jako Caritas dostarczamy do każdej parafii. I każdy, kto chciałby zostać darczyńcą, może wziąć do domu taki plecak, wypełnić go potrzebnymi przyborami, a następnie zwrócić do naszej centrali, gdzie my już konkretnym rodzinom, dzieciakom potrzebującym rozdysponowujemy te zebrane środki. No i zazwyczaj temu wydarzeniu, czyli przekazaniu plecaków, towarzyszy też feta, koncert, taki finał tornistra pełnego uśmiechów. Dużo mówiłam o wolontariacie, nie chciałabym Państwa tutaj zanudzać. Celowo wybrałam ten temat, ponieważ uważam, że wolontariat naprawdę może być ogromną radością, ogromną wartością. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zgłosić się do Caritas, to serdecznie do tego zapraszam. Wprawdzie jako organizatorzy mieliśmy troszeczkę inny plan. Debata miała być na końcu z naszymi prelegentami. Jednak jako ksiądz Edward już tak troszeczkę wymógł na nas inną konwencję, także przy tej konwencji pozostaniemy. Także czy są pytania z publiczności do naszego gościa, do pani Agaty Papież? Czy ktoś ma jakieś pytania? Na razie pytań nie widzę. W takim wypadku może jeszcze będzie okazja. O, widzę jednak jedno pytanie. Halo, dzień dobry. Ja mam takie jedno pytanie odnośnie tej akcji Kilometry Dobra. Czy przez tą akcję na rynku nie znikło zbyt dużo złotówek? Nie było dużych strat. Oczywiście trochę czasami zostaje na ziemi, ale to nie są jakieś duże ilości. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To ja bym jeszcze chciała zadać pytanie odnośnie wolontariatu, bo bardzo mnie zainteresowały świetlice Caritas, jak również wakacyjna akcja Caritas. I mam pytanie, żeby zostać tam wolontariuszem, to trzeba mieć jakieś kwalifikacje, kurs pedagogiczny czy coś takiego, czy wystarczy chcieć mieć jakieś pasje, zainteresowanie i po prostu tym dzielić się z innymi? Jeśli chodzi o świetlice, to mamy specjalny program dla studentów. Zachęcam, żeby się zgłosić właśnie przez ten program. Jest to studenckie pogotowie lekcyjne. Nie trzeba tu mieć żadnych kwalifikacji. Wystarczy mieć dobre chęci i odrobinę wiedzy, żeby pomóc naszym podopiecznym w odrabianiu lekcji albo w korepetycjach. To jest najlepsza forma pomocy, więc tutaj tak naprawdę wystarczą dobre chęci. Jeśli chodzi o kolonie dla dzieci,
Bardzo fajnie, jeśli macie jakieś kursy ukończone, ale to też nie jest jedyny warunek, dlatego że są wolontariusze, którzy rokrocznie pomagają nam przy koloniach i oni mają specjalnie ukończone kursy opiekuna kolonijnego, natomiast my możemy być takim opiekunem wspomagającym. Także tutaj nie jest to jedyny warunek, zawsze można się zgłosić i na pewno taka pomoc będzie mile widziana. Zachęcam do kontaktu właśnie z biurem Caritas, bo tam mamy siedzibę naszą, jeśli chodzi o koordynację wolontariatu. Także mam przyjemność przedstawić naszego trzeciego gościa. Nasz trzeci gość to przede wszystkim mąż i ojciec trójki dzieci, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, a także absolwent naszej rodzimej Politechniki Białostockiej. Swoją pasję bycia z ludźmi realizuje bardzo intensywnie, chyba jednak najchętniej, a na pewno nieustannie, jako wychowawca świetlicowy i animator. Mówię, można o nim powiedzieć, z wykształcenia pedagog, z zamiłowania wychowawca. To także niespokojna dusza. Przez lata swojej aktywności związany był z bardzo wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa, Pracownią Działań Kreatywnych o nazwie Z Pustyni, z Metanoją, czyli Ośrodkiem Terapii Uzależnień Caritas. Obecnie związany jest ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Klubem Pacjenta Przystań. A także, bo to jeszcze nie koniec, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Goniądzu. Oprócz tego wszystkiego, co wymieniłam, to także trener rozwoju osobistego i patrząc na powyższy dorobek i zaangażowanie w działalność, wszystko wskazuje na to, że o rozwoju osobistym wie naprawdę bardzo wiele. I ciekawostka, z potwierdzonych źródeł wiem, że gość, którego przedstawiam, to także zapalony perkusista. Drodzy Państwo, magister Rafał Kondraciuk. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo miły wstęp. To tak, ja się cieszę, że tutaj jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W ogóle być po tej stronie to takie niesamowite doświadczenie, też powiem wam. Ja kiedyś chciałem studiować na tym uniwersytecie, na tym wydziale, ale ze względu na moje warunki wokalne mnie nie przyjęto, bo w moich czasach jeszcze trzeba było zdać egzamin ze śpiewu. A ja umiałem tylko klaskać tak do rytmu mniej więcej, więc nie zostałem przyjęty. Stąd moje przygody z Politechniką naszą białostocką, ale w końcu gdzieś trafiłem na swoją taką drogę życia, nie? I skończyłem pedagogikę w Warszawie, konkretnie resocjalizację. Nie wiem, czy ktoś jest na sali z RESO. Jest, super, fajnie. Właściwie odnaleźć radość życia, to takie mam pytanie do was. Nie wiem, czy wy odnaleźliście tą radość? Czy jesteście szczęśliwi? Tak, trochę. Niektórzy tak trochę, niektórzy mniej. Nie, bo trochę odnosząc się do tego, co w ogóle tak, czuję, że mam mega trudne zadanie, dlatego że właściwie ksiądz ojciec Edward już powiedział wszystko o radości, o szczęśliwości, o dobrym życiu takim, nie, z poczuciem szczęścia. Agata powiedziała już, co z tym szczęściem można robić, tak? Trzeba iść na wolontariat i się tym dzielić, więc ja mam pozamiatane trochę, bo co ja mogę powiedzieć. Natomiast odnosząc się trochę też do słów ojca Edwarda o tym światle, które gdzieś tam wpada, nie? Że jesteśmy witrażami, tak, i to światło gdzieś tam wpada i dzięki temu możemy też odnajdywać światło do tych, do których idziemy, no to jeżeli jesteście pedagogami, to tak naprawdę jeżeli nie odnaleźliście radości życia, jeżeli nie czujecie się sami ze sobą szczęśliwi, no to trochę słabo jest iść do innych i mówić, że słuchaj, jest fajne życie, nie? Że możesz żyć inaczej na przykład. Ja się, słuchajcie, z tym spotykałem, z takim pytaniem od dziewczyn, z którymi pracowałem w Goniądzu, w ośrodku wychowawczym, później w ośrodku socjoterapii. Spróbuję tak cenzuralnie powiedzieć, nie tak jak one. Panie Rafał, pan to tam czasem się upije, powiedzmy, albo ma ochotę się upić, albo sobie przyćpać coś na przykład, nie? I ja wtedy mówiłem, kurczę, że wiesz co, jasne, lubię sobie wypić, lubię sobie poimprezować, lubię coś tam, ale żeby tak to nazywać, że chciałbym się upijać, że chciałbym sobie zaćpać różne rzeczy, to mówię, wiesz co, nie mam tak, nie? No nie czuję tego w ogóle. Nawet wręcz przeciwnie. Dlatego, że właśnie pojawiały się kolejne pytania, no ale jak to, ale dlaczego, ale skąd, nie? Ja mówię, no przede wszystkim na przykład, jeżeli sobie przyćpam i nie wiem, co się będzie ze mną działo, to nie wyobrażam sobie, że mógłbym na przykład, nie wiem, rozmawiać z moją żoną, albo gdzieś jechać, albo bawić się z moimi dziećmi, nie? I
tam był szereg różnych rozmów, różnych jeszcze pytań. Natomiast właśnie, tak na wstępie powiem, że bez odnalezienia swojej radości życia, nie? Bez takiego poczucia, że jesteśmy szczęśliwi, no to nie możemy iść tego szczęścia głosić innym. Nie? I nie, właściwie ja czuję trochę, że nie miałbym prawa iść i mówić do dziewczyny, która, tak jak przytaczała Agata i ojciec Edward, nie? Która była zgwałcona, która była, nie wiem, poniżana, która nie miała ojca, nie miała matki, nie miała domu. I ja jej mówię, słuchaj, nie rób tak, nie? Bo tak nie wolno ćpać, pić, nie wiem. Ty musisz zmienić swoje życie, bo co? Bo to życie jest niefajne, nie? No właśnie, ona miała niefajne życie. Ale jest nadzieja dla nas, jest szansa, że tą radość możemy odnaleźć pomimo naszej całej sytuacji zewnętrznej, słuchajcie. Bo tak jak sobie myślałem też o tym, co mogę tutaj powiedzieć w ogóle, co to jest radość, jak ją odnaleźć, nie wiem, jak odnaleźć szczęście. No i zacząłem się zastanawiać, nie? Że dużo ludzi mówi, tak sobie przeanalizowałem trochę życzenia, które mi składali ostatnio na święta wielkanocne, wcześniej na Boże Narodzenie, albo ja czasami składam komuś na imieniny i za chwilę sam na urodziny będę życzenia przyjmował. No, trochę pieniążków, nie? By się przydało. Tak? Jak będą pieniążki, to będzie dobry samochód, to będzie, nie wiem, lepszy dom, lepsze, nie wiem, wakacje, coś tam. A kurczę, a sobie myślę, pomyślałem inaczej, powiem guzik prawda, ale guzik prawda, bo ja znam ludzi bogatych, którzy są nieszczęśliwi. Nie? No są tacy. No to może sława. Ja tam a propos perkusisty to bardziej się czuję jakimś tam w punk rocku trochę, nie? Czyli tam za dużo trzeba, nie trzeba umieć grać, żeby już robić jakieś show, nie? Więc myślę sobie, kurczę, kiedyś wygraliśmy Zgrzyty w Białymstoku. Jakieś tam w ogóle w Goniądze grałem na Roku na Bagnie kiedyś, nie? W ogóle czad, sława, nie? I myślę sobie, sława daje szczęście? Może to czasami komuś daje, ale kurczę, słyszę parę miesięcy temu o Chesterze Benningtonie, tak, z Linkin Park, który popełnia samobójstwo. No cholera jasna, nie? To coś nie jest tak. No gościu jest sławny. Właściwie on robił to, o czym ja w ogóle nawet nie marzyłem, nie? Żeby gdzieś po świecie grać. No. To może, nie wiem, muzyczna sława jest tylko taka słaba, może aktorzy są bardziej szczęśliwi. No to jest jeden z moich ulubionych, Robin Williams, tak? Który też, przepraszam, ale strzela samobuja, tak? No bo nie jest szczęśliwy ze sobą tak naprawdę, nie? No to co jeszcze, nie wiem, zdrówko. O, zdrówka też się życzy na święta. Zdrówko jest najważniejsze właściwie. Babcia mówi, jak będzie zdrówko, to i pieniążki sobie zarobisz i jakoś to będzie się układało. No i tu przychodzi mi do głowy, jest cała masa ludzi chorych, którzy są szczęśliwsi od wielu ludzi zdrowych. Być może ode mnie, nie wiem, przyjeżdża do Warszawy jakiś czas temu, nie wiem, może znacie, Nick Vujicic. On tam chyba jest jakimś Chorwatem, czy kimś tam i tam w Australii generalnie się wychował. Gościu znany między innymi z Cyrku Motyli, z takiego filmu. Bez kończyn górnych, bez kończyny dolnej i z jakąś szczątkową taką stopą, tak? Mniej więcej tutaj na wysokości biodra. Jakiś taki kikutek, nie? I gościu mówi, że jest szczęśliwy, słuchajcie, robi fantastyczne rzeczy, jeździ i mówi, że jest szczęśliwy i uczy jeszcze na przykład nas, tak? Jak być szczęśliwym. I sobie ktoś patrzy na niego i mówi, nie, no tak, to jest... Jak ja mam rękę w gipsie przez 2 miesiące na przykład, no to ja już jestem załamany i nieszczęśliwy, bo nie mogę zmieniać biegów w samochodzie, bo nie mogę zagrać koncertu, bo nie mogę jeszcze czegoś zrobić, nie? A gościu robi, w ogóle surfuje i robi fantastyczne rzeczy. Nick Vujicic. Jak ktoś nie zna, to polecam książki, można poczytać albo obejrzeć sobie Cyrk Motyli. No, to nie wiem, co jeszcze. Co jeszcze może dać szczęście, nie? I słuchajcie, pytam się mojej żony, mówię, że jest takie wydarzenie i właśnie więc zapytałem, czy ona jest szczęśliwa. Powiedziała, że tak. I mówię, a ty nie? No i mówię, właśnie to jak o to szczęście dbasz, nie? Jak dbasz o to, że jesteś radosna, nie? No i ona właściwie powiedziała, że żeby być szczęśliwym, to potrzebna jest miłość. No i sobie pomyślałem, że kurczę, to wyjdę, uniwersytet, wszystko, nie? Powiem, no miłość, potrzebna jest miłość, nie? Ale co to jest miłość w ogóle i jak to pochytać wszystko i ogarnąć? No, to... Ale na tej bazie miłości i tego, co powiedziała moja żona, zacząłem sobie kombinować i szukać i pytać siebie i innych ludzi. No właśnie, co takiego robić, żeby być szczęśliwymi, nie? Żeby odnaleźć tą radość życia? Bo już wiem, że pieniądze słabo, sława słabo, zdrowie też słabo. Nie wiem, co jeszcze. I na bazie tej miłości, słuchajcie, myślę sobie, że pierwszym takim punktem, nie, do miłości, pierwszym w ogóle takim początkiem, no właśnie, co zrobić, żeby mieć radość?
to słuchajcie, trzeba się zaakceptować, nie? Trzeba zaakceptować swoje życie. Nie? Ten wspomniany przeze mnie Nick Vujicic, nie? On też oczywiście miał dramaty, miał przeżywał, ale zaakceptował to, nie? I w związku z tym ta jego sytuacja zaczęła procentować tak, że on dzisiaj czuje się szczęśliwy, bo zaakceptował w jego przypadku swoje inwalidztwo, swoje kalectwo. I później oczywiście to zaczął trochę zmieniać tam. Natomiast akceptacja, nie? Ja na przykład bardzo często nie akceptuję swojej sytuacji życia, bo mi się nie podoba wiele. No, szef może mi się nie podobać, nie wiem, po jakimś czasie żona może się nie podobać, albo w niektórych sytuacjach, jak się ze mną nie zgadza na przykład, no to nie akceptuję. Całej masy rzeczy, nie? Swojej historii życia, ojca na przykład mojego, bo nigdy nie powiedział, że mnie kocha. Albo że matka była jakaś tam zawsze, nie? Nadopiekuńcza na przykład. I ja tego do dzisiaj, jest wielu ludzi, którzy do dzisiaj się z tym borykają i nie potrafią tego zaakceptować. Natomiast akceptacja, słuchajcie, jest potrzebna do tego, żeby zacząć coś zmieniać, nie? Tak, takie jest moje życie. No z tym właśnie jestem, nie? Pamiętacie, ojciec Edward mówił o grobie, nie? Jest grób, trupa mamy w sobie. I mówi, dobrze, że on tam jest i trzeba go zaakceptować, bo i tak jest nadzieja, nie? Dla nas, bo to można wtedy zmieniać. Ale jeżeli ja udaję, że go nie ma, że go chowam, jest trup w szafie, już właśnie, że tego głazu nie można odsunąć, nie? Bo będzie śmierdziało. Ale on i tak śmierdzi, on i tak jest tam. To wszystko się dzieje tak naprawdę. Ale jeżeli zaakceptujesz, no to możesz zmieniać. W każdej terapii jest tak samo, nie? Jeżeli ty udajesz, że nie jesteś alkoholikiem, ja nie mam problemu w ogóle. Właściwie 100% chyba dziewczyn z ośrodka młodzieżowego, wychowawczego w Goniądzu i z ośrodka socjoterapii nie ma problemów z alkoholem. Nie ma problemów z narkotykami i nie ma problemów z dopalaczami. Absolutnie. Jak będę chciała, to przestanę. Ale nie chcę. Na każdą przepustkę jadę i wracam po miesiącu. Tak? Dowożona przez policję, oczywiście najpierw zaćpana i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bo nie akceptują tego. Nie akceptują. Już pomijam fakt, dlaczego doszło do tego, do tego, że uciekają, że idą w różne uzależnienia, nie wiem, środki psychoaktywne, odurzające, bo też nie akceptują swojego życia. Natomiast dopóki jakiś alkoholik nie zaakceptuje tego, że jest alkoholikiem, to nie może się zmieniać. Kropka. Więc akceptacja, nie? Pytanie, czy ty akceptujesz na dzisiaj swoje życie, nie? To, że się nie dostałaś na, nie wiem, na co? Na psychologię i jesteś na pedagogice na przykład. Mam koleżankę taką, nie? Słabo i idzie teraz bycie pedagogiem, nie? Ale czasami tak jest, no, że się nie wyszło mi w życiu, no to lepsze tam ryc niż nic, nie? Nie wiem, czy wiecie, ja jeszcze byłem uczony i tak w ogóle wiele jest opracowań, artykułów a propos tego, że schizofrenia właściwie jest nieuleczalną chorobą. Że z tym można jakoś żyć, można brać leki, ale się tego nie uleczy. Natomiast jakiś czas temu część mojego zespołu teraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej była na takim sympozjum w Krakowie, które prowadził dr Sośnicki, bardzo znany psychiatra w Polsce. I on twierdzi, że można wyleczyć schizofrenię. Tylko też trzeba zacząć od akceptacji, nie? Osoba chora musi zaakceptować to, że jest chora. I faktycznie ja na co dzień się spotykam z osobami chorymi na depresję, na schizofrenię, na jakieś tam, nie wiem, dwubiegunówki. I jest część, która funkcjonuje bardzo dobrze, która ma pracę, która ma rodzinę, która radzi sobie w życiu, ale oni mówią sobie, tak, jestem chory, nie? Muszę brać leki, chodzę na terapię i coś tam się powoli zaczyna dziać, nie? Coś się powoli zaczyna zmieniać. Natomiast jest druga połowa, która co pół roku ląduje w szpitalu u nas w Choroszczy, dlatego że oni jeszcze do dzisiaj nie akceptują tego, że są chorzy. I oni tak, no dobra, jak się gorzej czuje, trafi do szpitala, tam go trochę nafaszerują lekami, później taka osoba wychodzi, no jeszcze tam trochę leki pobierze, ale później mówi, nie, przecież ja nie jestem chory. Nie, dlaczego ja? Nie zgadzam się na to, nie jestem chory przede wszystkim, nie? Odstawia leki, przestaje chodzić na terapię, no i później śmigają po naszym mieście. Pewnie czasami spotykamy, nie, takie osoby gdzieś na osiedlach, w centrum, na rynku. Nie, one nie akceptują tego, że są chore. I nie mają szansy na wyjście. Dobra, akceptacja to jest jedno, to co im przyszło do głowy z miłości. Druga rzecz to jest przebaczenie, bo też sobie myślę o tym, że wynika z akceptacji, bo jeżeli ktoś nosi ze sobą jakieś nieprzebaczenie do kogoś albo do siebie,
no to to jest okrutny garb, z którym trzeba niestety iść przez życie. I taka osoba też nie ma radości wtedy, no to nie jest możliwe, żeby była. No i niestety, no tak trzymając się na nas, pedagogów, tak, no to trudno jest iść do ludzi i mówić, że a daj spokój, że twój ojciec był taki, ale ty teraz możesz zawalczyć o swoje życie, będąc na przykład pedagogiem w ośrodku wychowawczym. Albo będąc w domu dziecka, daj spokój, zostaw, to byli twoi rodzice, nie? Oni może nie chcieli, może coś tam. No bo takie rzeczy się mówi, tak się rozmawia z tymi dzieciakami, nie? Które są naprawdę smutne, które mają bardzo smutne historie życia. Ale jeżeli no to takie dziecko powie, no to ty mi pokaż, nie? Skoro widzę w tobie, nie wiem, złość, frustrację, gniew, bo nie przebaczyłeś jeszcze swojemu ojcu na przykład tego, co ci zrobił. Albo tego, czego nie zrobił, nie? Ja przytoczę, kiedyś usłyszałem takie słowa, bo ja miałem trudną relację z ojcem. Często myślałem później jako nastolatek, że właśnie kurczę, no nigdy nawet nie powiedział, że mnie kocha, nie? I kiedyś miałem jakieś tam treningi interpersonalne, czy na jakiejś terapii tam, nie? I mówię, że kurczę, że właśnie z ojcem tak jest, nie? Że nigdy nie powiedział, że mnie kocha. I usłyszałem od terapeuty wtedy, no i dobrze, nie jest gejem, nie? Przepraszam, że tak, on tak powiedział, nie? W sensie, że... Kurczę, że ojciec ma nadać imię też, nie? Ma różne rzeczy robić, nie? A nie musi ci mówić, że cię kocha, ty to będziesz czuł, nie? A ja się zafiksowałem na tym, że mi nigdy nie powiedział. No dobra, ale przebaczenie. No właśnie, to jest taki ciężar, który ciągnie się przez całe życie i myślę, że to nie jest wcale łatwo przebaczyć. Ale to, co my możemy zrobić... To pragnąć, tak samo jak pragnąć akceptacji naszego życia, to możemy pragnąć przebaczenia, nie? Ja bardzo chcę przebaczyć mojemu ojcu na przykład, nie? I to jest już początek do przebaczenia. To jest początek tego procesu. I druga rzecz ważna, to że to przebaczenie też trzeba przyjąć. Na przykład dla mnie nie jest łatwo przyjmować przebaczenie, bo ja się lubię jeszcze tam dokopać, jak coś złego zrobiłem, to lubię się poniżyć, tak, nie? Że ja już taki zły jestem i w ogóle, jeszcze siebie kopnę za karę, nie? Ale żona mi mówi, ale ja ci już wybaczyłam dawno temu to, nie? Po co ty to znowu roztrząsasz? Zostaw, nie? Przebacz sobie. Akceptacja, przebaczenie. Trzecia rzecz, wdzięczność. Czy ja jestem, nie? Możecie sobie zadać takie pytanie. Czy ja jestem wdzięczny za różne rzeczy? Jak nie jesteś wdzięczny za różne rzeczy, za to, co cię w życiu spotyka, za dobro, którego otrzymałeś, to myślę, że możesz mieć w sobie mało tej radości życia. Dlatego, że my jako ludzie mamy tendencję do patrzenia cały czas do przodu. Nie? Ja bym chciał mieć większy samochód, większy dom. Jak mam dom, to bym sobie ogród jeszcze zrobił i altankę w niej postawił i robił fajne grille w sobotę dla znajomych. Nie? I miał oczko wodne, w którym będą fajne ryby pływały. A w ogóle to bym na wakacje jakieś jeździł i tak dalej. Nie? A jak już to wszystko mam, to bym sobie łazienkę nową zrobił, bo już te płytki są złe. Cały czas nam czegoś brakuje, cały czas chcę do przodu. Nie? I we mnie to rodzi frustrację po prostu, tak? Że ja cały czas coś muszę i chcę i dalej, i dalej, i dalej. Rodzi to we mnie jakieś rozgoryczenie, rodzi to we mnie same złe rzeczy tak naprawdę, nie? Takie uczucia, które są przeciwne miłości. Ja w takim stanie, jak ja mogę iść do tych wszystkich dzieciaków, do tej młodzieży albo do dorosłych, jak ja mogę iść taki rozgoryczony, nie? I mówić im właśnie, że dla nich jest nadzieja. No nie mogę, ale jak jest wdzięczność, to ja sobie widzę, jasne, mam wiele rzeczy jeszcze do zrobienia, wiele rzeczy bym chciał, mam wiele marzeń, nie? Ale to i to już się zrobiło. Dla mnie takim tym punktem, taką zachętą do wdzięczności, takim strażnikiem wdzięczności jest moja żona akurat, bo ja zawsze mam tak, nie? Tam, jeszcze to bym chciał i to bym chciał i dlaczego ja jeszcze tego nie mam, nie? Ale żona zawsze mi mówi, zobacz, to masz, to cię nie cieszy? No cieszy, a to też. Zobacz, mamy tyle fajnych rzeczy. Ja mówię, kurczę, masz rację, nie? I wtedy ta moja cała frustracja wynikająca z tego, czego jeszcze nie mam, zaczyna opadać, naprawdę, automat. I słuchajcie, kiedyś dostałem trudne zadanie od mojego przyjaciela. Praktykujemy je bardzo często z żoną teraz, a propos wdzięczności. To po skończonym dniu 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny dzisiaj. Nie? Pomyśl sobie. I uwierzcie mi, jak to pierwszy dzień robiłem... Nie pamiętam teraz, chyba sam czy z żoną, nieważne. Siedziałem chyba z pół godziny taki nabuzowany. Mówię, przecież koło mi w samochodzie pękło, tam musiałem zmieniać, spóźniłem się do szkoły, coś jeszcze się stało, nie wiem, nie zdałem egzaminu. Jest tyle rzeczy, które mnie przytłaczają. Ja mam być wdzięczny. I siedziałem bardzo dużo czasu, żeby znaleźć coś, za co jestem wdzięczny. Nie?
ale jak znalazłem te rzeczy, to się okazywało, że rzeczywiście jest dla tych wszystkich trudów, dla tego cierpienia, które gdzieś tam jest, jest równowaga, nie? Że jest dobrze. Okej. No. Tak sobie też myślę jeszcze a propos miłości, tego właśnie, co mówiłem o akceptacji, o przebaczeniu, teraz o wdzięczności, że przeciwstawieniem się miłości takim złym to jest lęk, nie? Tam ktoś mówił z mądrzejszych ludzi, że jak nie masz miłości, nie, to wtedy cię lęk może ogarnąć. I w ogóle walcz o miłość, to nie będziesz wtedy miał strachu, nie? Nie będziesz miał lęku. I ostatnio miałem ciekawą rozmowę z moim kolegą, filozofem, z którym się nie zgadzamy na większość poglądów, ale doszliśmy razem do wspólnego wniosku, że dzisiaj żyjemy w cywilizacji, w takiej kulturze właśnie lęku, strachu. Że my wiele rzeczy robimy ze strachu, albo wielu rzeczy nie robimy ze strachu. Różnimy się tak światopoglądowo maksymalnie, nie? Bez wnikania szczegóły, ale razem to przyznaliśmy, nie? Że tak jest. Że aborcje, że wiele rzeczy, nie? Dlaczego? Dlaczego tak? No, bo się boję, nie? Oczywiście to tam jest na samym końcu, nie? Najpierw, bo tak chcę, bo mi tak wygodnie, bo coś tam, bo stracę pracę, tak? Ale na końcu dochodzimy do tego, że po prostu jest lęk, nie? No i receptą na ten lęk to myślę, że jest właśnie miłość, nie? Dobra. Akceptacja, wdzięczność, przebaczenie. Idziemy dalej. A propos trochę wolontariatu będzie. Czwartą rzeczą myślę, że będzie dawanie. To już padło dzisiaj, że właśnie trzeba dawać. Agata mówiłaś, nie? Że... I zawsze jak coś dałaś, to zawsze do ciebie wracało. I myślę, że to rzeczywiście jest, no tak jest. No, wiele filozofii, religii i myślę doświadczeń wielu ludzi to potwierdza, nie? Dając otrzymujemy. Kto się wiatr, w tym zbiera burzę, nie? Nawet jest, karma wraca, nie? To co dasz, to do ciebie wróci. Agata Papież to też mówiła. Naprawdę. I poszukajcie sobie, ale bo ja na przykład też tego doświadczam w życiu. Jak daję, to też odwracam się trochę od siebie, nie? Od swoich problemów, od tego, że to ja jestem w centrum. Tylko żeby właśnie, żeby coś dać, to ja muszę coś mieć najpierw, nie? Nie mogę tak się odwrócić tylko od siebie, bo to będzie jakoś ucieczka, bo to będzie udawanie, nie? Że ja tutaj jestem fajny. Ale jak się zmierzę już z samym sobą i z samym sobą jestem szczęśliwy, idę i daję. Można, ktoś mówi, nie mam kasy, no za dużo. No to daj mało kasy. Albo daj czas. Czas jest niesamowity. Jakiś czas temu miałem rozmowę z moim kolegą, który, słuchajcie, wiecie co zrobił? Poszedł na piwo z bezdomnym, nie? Znaczy nie wiem, czy z bezdomnym, ale z gościem, który go prosił o 2 złote, nie? Nie? I daj 2. I tak, jest część ludzi, którzy mówią, o, jak na piwo, śmierdzi od ciebie alkoholem, to ci nie dam. No dobra, okej, ktoś tak uważa. Ktoś mówi, dobra, masz i idź sobie, nie? Trzeci mówi, dobra, bierz, szkoda mi go, nie, tak naprawdę, kurczę, no ciekawe, jakie tam ma życie. No ale każdy mu daje. A ten mój gościu znajomy mówi, wiesz co, to chodź, nie, pójdziemy razem, tym siędziemy, gdzieś się skitramy w parku i wypijemy, nie, wypili sobie po piwie, gadali chyba tam z godzinę. I w ogóle skończyło się łzami, nie. Na pewno z jednej strony, być może z dwóch, tego teraz nie powiem. Rozumiecie, bo tym gościu tak naprawdę dostał zainteresowanie, ten, który prosił o 2 na browar. Dostał zainteresowanie, uwagę czyjąś, nie? Można się dzielić też czasem, nie? Można kogoś czegoś uczyć. Ja na przykład doświadczam tego chyba najbardziej, myślę sobie, w uczeniu, bo ja słabo tam się nauczyłem grać na gitarze, ale najbardziej po wielu, wielu latach, kiedy już coś tam grałem, jakieś akordy, to najbardziej się nauczyłem grać, kiedy mi brakowało kasy i kiedy zacząłem uczyć innych ludzi. Dałem ogłoszenie, że może jakichś tam starszych to nie za bardzo, ale jakieś małe dzieci to ja mogę uczyć. No znam amol, cedur, tam coś, jakieś tam kilka tych tabulatur, mogę uczyć. No i jak już nauczyłem tego, co sam umiałem, żeby nie stracić klienta, to musiałem się zacząć przygotowywać i musiałem sam się uczyć, nie, czegoś nowego. Podobnie było z perkusją w Gojądzu, też myślę sobie, teraz mam etap, że gram na gitarze basowej. Uczę klubowiczów z klubu pacjenta przystań, nie? I też się muszę czegoś sam uczyć, nie? Od siebie wymagać. Myślę sobie, że w ogóle, no właśnie a propos tego strachu i lęku, że nie bójmy się tracić, bo wiele doświadczeń ludzi potwierdza to, że tak naprawdę, kiedy tracimy, to nie tracimy, nie? Tylko coś zyskujemy. O. Piątą rzeczą,
takim punktem, nie? Na drodze ku radości, ku odnalezieniu tego szczęścia, to myślę, że jest ważna taki slogan, wyświechtany być może, nie? Dlatego bardzo łatwo jest nam go odrzucić, ale wiara w siebie, nie? Tak zwane pozytywne myślenie, że mi się uda, że dam radę jednak, nie? To mi się kojarzy zawsze takie sceny gdzieś tam przed, ja to przerabiałem też na sobie, ale wśród moich znajomych, nie? Że przed ślubem rodzice mówią, nie, może teraz jeszcze nie bierzcie ślubu, jeszcze zróbcie sobie tam magisterkę, a nie po licencjacie będziecie ślub brać. W trakcie małżeństwa to już wam się nie uda studiować, a znajdźcie sobie dobrą pracę i wtedy bierzcie ślub. A my cały czas mówiliśmy, że no ale my chcemy, nam się uda, czemu nie, jesteśmy szczęśliwi, damy radę, nie? I mieliśmy tą wiarę jakąś, no, w to, że to się uda, nie? Myślę sobie, że dzięki temu też, nie? Byliśmy trochę wolni od lęku, od strachu. Ale mamy też wielu znajomych, którym cały świat mówi, nie rób tego, nie, w ogóle nie teraz, nie, bez sensu, nie? A oni mówią, a ja i tak zrobię, bo to się uda. Bo jak nie pojechałem do Nowej Zelandii na misję, no to już nic dobrego mnie tutaj pod Białymstokiem nie czeka, nie? A się okazuje, że jest wspaniałe dzieło w postaci drogi i wiele osób dostało pomoc od ojca Edwarda i tego, co on stworzył, nie? Ale tutaj uwaga, jest coś takiego jeszcze. O tym mówił profesor dr Sośnicki, psychiatra, o którym wspominałem wcześniej, że czasami my możemy nie wierzyć w siebie też. Nie? Już jesteśmy tak zdruzgotani, zdołowani, że absolutnie nie wierzymy w siebie. Wtedy może być taka sytuacja, że jest ktoś obok nas, kto w nas wierzy, nie? Że nam się uda. I doktor Sośnicki dawał przykład właśnie pacjenta, który też został, który chorował na schizofrenię, i się wyleczył. I ten pacjent występował na tym sympozjum też. On mówił, że taką osobą u niego był szwagier. Szwagier w niego wierzył, że dasz radę, że spokojnie. Akceptował też, że jest chory. Nie? On mówi, spokój, jesteś chory, ale to wszystko jest do wyleczenia. Był taką osobą, która dawała mu tą nadzieję, nie? Siłę do walki w ogóle. I on tą walkę zaczął podejmować. Z czasem zaczął sam w siebie wierzyć i jakoś poszło. Myślę sobie, że to też jest ważne w kontekście naszego, nie wiem, nazwijmy to tak, niech będzie powołania, nie? Do bycia pedagogiem, do bycia wychowawcą, do bycia kimś, kto chce pomagać innym, nie? Słabszym, młodszym, nie wiem, którzy cierpią może bardziej. No właśnie, że żeby do nich iść, to trzeba mieć samemu, ale też trzeba mieć skąd czerpać, nie? I to warto na to uważać, bo jak się tylko tam pójdzie, a samemu się nie regeneruje, samemu się to, wiecie, ten poziom energii zaczyna opadać, no to tak się dzieje, że jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, nie? Nie ma opcji. Więc warto mieć takich dobrych ludzi wokół siebie, którzy też wierzą w nas właśnie, nie? Że ja wierzę, że się uda, ale jeszcze mam swoją ekipę, która też wierzy we mnie, wierzy w to, co robimy, że idziemy jedną drogą, że razem damy radę, nie? Bo wiele jest przypadków takich osób, które rzuciły się naprawdę na główkę i mówiły, że wierzą, nie? Że dadzą radę. Się okazało, że nie było wody i walnęli sobie głową w beton po prostu. I później mówią do wszystkich innych, którzy teraz chcą skakać, mówią, nie uda ci się, daj spokój, przestań, nie warto, ja też próbowałem. Słuchajcie, naprawdę, ja słyszałem to w wielu miejscach, nie? Gdzie, a jak przychodziłem do pracy, szczególnie jak byłem po studiach zaraz, nie? Jak przychodziłem do pracy, to też tak myślałem jak ty, nie? Że coś tam mi się uda, daj spokój, nic w tym miejscu nie zmienisz. Nikomu tak naprawdę nie pomożesz. Nie? Ważne jest, żeby nam, pracownikom różnych zakładów pracy było dobrze, żeby jakoś przetrwać od pierwszego do pierwszego i żeby zarobić pieniądze, nie? Bo pieniądze być może dają szczęście, nie, może komuś dają. I właśnie no, ci różni sfrustrowani zaczynają nas odciągać od naszych ideałów, od naszych marzeń, od naszej wiary. Nie? Ta wiara się zabija. Więc warto mieć naprawdę wokół siebie ludzi, którzy w nas wierzą, nie? Którzy mają to samo nastawienie, co my. I myślę, że jeszcze to jest ważny punkt, ostatni, niech będzie, że musisz mieć poczucie, żeby być szczęśliwym, że twoje życie ma sens. Powiem wam taką historię. Mnie kiedyś, jak usłyszałem, ją mega poruszyła. Myślę sobie, że warto to usłyszeć i zadawać sobie to pytanie. Otóż jak spotkamy kogoś, w Białymstoku nie ma tramwajów, ale są piękne autobusy. Jak spotkamy gościa w autobusie, który jedzie sobie i spytamy go, dokąd chce jechać, a on powie, że nie wie, a wsiadł właśnie w piątkę,
na przykład na Antonikowskiej, i on mówi, że właściwie to nie wie, gdzie, no to pomyślimy, że jest dziwny trochę, nie? Albo jest, nie wiem, bardzo smutny, załamany, nie wiem, chce coś, ucieka od czegoś, coś się dzieje. Ale raczej na ogół, jak ja wsiadam do autobusu, to sprawdzam konkretnie 3 razy, czy na pewno 5 tam się zatrzymuje, bo ja chcę dojść tam, nie? Tu wysiądę, 2 przystanki, później przejdę i jeszcze zrobię przesiadkę na 18. A słuchajcie, ilu jest takich ludzi, być może pośród nas tutaj, których jak spytasz, po co ty żyjesz właściwie, no to on za bardzo nie wie. Urodziłem się, no i już, nie? I właśnie teraz zostało nam gdzieś tam zaszczepione, wpojone, wmówione, że zdrówko jest najważniejsze, że jak będzie zdrówko, to sobie zadbasz o wszystko, że mi wszczepili kiedyś, że ja muszę studia skończyć, nie? A tu taki psikus, nie? Nie zaśpiewałem i się nie dostałem. Ale właśnie, że będziesz miał dobrą pracę, że będzie coś tam się działo, nie? Ale po co ty żyjesz właściwie? No i słuchajcie, tracisz pieniądze i mówisz, w ogóle moje życie już nie ma sensu. Tracisz pracę, moje życie nie ma sensu. Tracisz rodzinę, nagle moje życie nie ma sensu, nie? Miej poczucie sensu, ci mówię teraz. Tobie i tobie, każdemu. Jak będziesz miał poczucie sensu, to w obliczu wielu trudności sobie można poradzić. I słuchajcie, tak żeby to zebrać i tą miłość, nie? Czyli akceptację, przebaczenie, wdzięczność, dawanie drugiemu, czyli odwracanie też oczu od tego, co gdzieś tam, w czym ja nie domagam, nie wiem, czego mi jeszcze brakuje, tylko skupienie się też na innych, z tą wiarą w siebie i z takim poczuciem sensu, to jest, słuchajcie, nic innego, to trzeba spiąć taką klamrą, że my musimy zacząć żyć tu i teraz. Nie? Że teraz jestem na wykładzie i próbuję z niego skorzystać, że jestem na jakiejś konferencji, na czymś tam i teraz próbuję z niej skorzystać, nie? Bo ja doświadczałem w życiu czegoś takiego bardzo często, że zawsze byłem albo trochę do tyłu, albo trochę do przodu. Nie? Do tyłu to na przykład, że ciągnąłem ze sobą różne nieprzebaczenia i żyłem wspomnieniami. Albo na przykład tym, że pamiętacie Adasia Miałczyńskiego? Chyba z Dnia Świra, zdaje się, z tej części. Jak on, gdybym tylko jeszcze raz spotkał Elę, moją pierwszą miłość, to wszystko bym zaczął jeszcze raz. Problem w tym, że on nigdy już nie spotka tej pierwszej miłości, nie? Być może. Oglądał ktoś Dzień Świra? No, okej. To chyba w tym filmie było, albo w którejś części. No właśnie, jak żyjesz wspomnieniami cały czas gdzieś z tyłu, no to omija ci to, co się teraz tutaj dzieje, nie? Jeżeli, ja nie wiem, przychodzę na wykład, a tak robiłem, nie? I sobie, nie wiem, czytałem książkę, albo grałem na komórce, albo coś innego robiłem, no to kurczę, to myślę, że dużo rzeczy umijało, nie? Być może taki był wybór, może taki miał być czas, ale myślę sobie, że wiele rzeczy nas omija, nie? Przez to, że my jesteśmy, że próbujemy uciekać od tego, co jest tu i teraz. Właśnie wspomnienia albo do przodu, że co, że właśnie to ojciec Edward mówił, więc nie chcę już się powtarzać, że właśnie jak będą wakacje, albo jak mnie ząb przestanie boleć, albo coś tam, to ja wtedy sobie pożyję i wtedy już będę szczęśliwy, nie? Kurczę, trzeba nam żyć tutaj i teraz, nie? Bo jest naprawdę dużo roboty do zrobienia w ośrodkach, w domach dziecka, w przedszkolach, w świetlicach, wszędzie, nie? No właśnie, tylko trzeba pójść tam z radością do tych miejsc. Dziękuję. Tyle. Serdecznie dziękuję. Czy może do trzeciego prelegenta pojawiły się w międzyczasie jakieś pytania? Tak, już widzę podniesioną rękę z tyłu. Pytanie do pana jako do terapeuty. Jaki według pana ma wpływ wiara na skuteczność i trwałość efektów terapii, zwłaszcza u młodzieży? Czy jest takie zjawisko, że po prostu ludzie się nawracają i na przykład nie wracają do nałogu, bo pan mówi, że często właśnie wracają po miesiącu, ale są takie przypadki, w którym się udało wyjść i jest to trwałe. Dziękuję. Jest to pytanie, co znaczy trwałość, nie? Bo teraz tak, w skali roku, w skali 2, 3, nie wiem, znam osoby na przykład, taki prosty przykład nikotynizmu, nie? Osoba, która przez 20 lat nie paliła, rzuciła palenie, nie? 20 lat nie paliła, stało się coś, po czym wróciła do nałogu, zaczęła palić, nie? Więc ja myślę, że to wszystko, to proces terapeutyczny jest, znaczy efekty tego procesu są tak kruche, tak naprawdę, i tak zindywidualizowane, bym powiedział, że mogą zależeć od wielu czynników, nie? Na pewno jest możliwe. Jest możliwe, że się nie wraca. Na pewno wiara, to wielu specjalistów powie, że wiara rzeczywiście pomaga na przykład w podtrzymaniu procesu terapii.
Jest możliwe, nie wiem, co mógłbym więcej powiedzieć. No właśnie chodziło mi o to, czy jest to związane z załamaniem wiary, te powroty do nałogów, czy z jakimiś innymi może czynnikami? A jeżeli ktoś nie wierzył na przykład, a przeszedł terapię i też na przykład nie jest trzeźwy, albo przeszedł psychoterapię na przykład i gdzieś tam zmienia swoje życie, a jest niewierzący, no to wtedy wiara trochę nie ma na niego wpływu, nie? Ale może tak być. No ja teraz mam akurat, jest u nas pacjent, który jest w terapii. Rozpoczął tam, wiem, z 2-3 miesiące temu. Mam na myśli już to Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej. Pacjent ze stwierdzoną, zdiagnozowaną schizofrenią, który się nawrócił gdzieś tam na jednym ze spotkań ewangelizacyjnych. Tak? Teraz dla niego wiara jest bardzo mocna, znaczy bardzo ważna w życiu i widzę, jak mu to pomaga. Nie? Wspiera to proces terapeutyczny. Natomiast ja mam takie ale zawsze, nie? Że dla wielu osób religijność może być ucieczką. Nie? Dokładnie, właśnie, że może być ucieczką. Nie? Że ktoś tak mówi, że się nawraca, że spotyka Boga, tak? A dla niego to jest, nie wiem, kolejny epizod psychotyczny na przykład w schizofrenii. Albo no właśnie to jest takie chwilowe tylko oderwanie się od, na przykład od nałogu. Ale to wszystko jest bardzo indywidualne, nie? I wymaga na pewno bardzo dużych i kompetencji i odpowiedzialności terapeuty. No i na pewno osoby, która gdzieś tam z drugiej strony prowadzi do Boga. Duszpasterza, nie wiem, księdza, spowiednika, kierownika duchowego. Także to jest wyważone. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład nasz papież, teraz Franciszek, mówię nasz, bo ja jestem rzymskim katolikiem, więc papież Franciszek przeszedł psychoterapię. I to uwaga u psychoterapeuty Żyda praktykującego. Więc można. Dzięki. Ja mam też pytanie odnośnie pana pracy, szczególnie z ludźmi uzależnionymi. Czy na przykład patrząc na osoby, które no, przegrały z uzależnieniem, nie traci pan na przykład pewności siebie, czy po prostu tej radości życia? A co masz na myśli przegrały? No na przykład umarły przez nałóg, nie wyszli z nałogu właśnie. Po prostu... Nie udało im się dokończyć nawet terapii. Mhm. Wiesz co, nie spotkałem osoby jeszcze, która by umarła przez nałóg, tak myślę sobie na szybko. Ja mam doświadczenie tak naprawdę pracy a propos osób uzależnionych, to tylko w ośrodku Metanoia. To jest ośrodek dla dzieci i młodzieży, czyli od 13 do 19 roku życia. Dzisiaj nie bierze się raczej heroiny. Myślę, że taką plagą są dopalacze, ale to też jest, no zmarło już wiele osób, natomiast ja takich osób nie znam, nie? Które gdzieś tam po narkotykach zmarły. Natomiast są osoby, które wracają, które kończą terapię, bardzo dobrze kończą terapię, naprawdę są rokujące. Jadą do domu po pół roku, po roku wracają, albo my się dowiadujemy, że na przykład po roku ktoś łazi już po mieście i sobie tam olał szkołę, olał to wszystko, co wypracował wcześniej, tylko sobie szuka, żeby zdobyć hajs, żeby gdzieś tam przyćpać. Nie? Ja myślę sobie, że ja nie jestem Bogiem. Dzięki Bogu. Nie? Że ja nie jestem Bogiem. Nie ja to wszystko, wiecie, że ja mogę robić, co mogę, nie? Tak naprawdę. Mogę pomagać, mam takie, a nie inne kompetencje. Nie wiem, jestem facetem, a nie kobietą. Mam jakieś tam doświadczenia, a nie mam jakichś innych doświadczeń. Nie? I mogę dzielić się tym, co mam, nie? A wybór mniej lub bardziej świadomy należy, wiesz, też do drugiej osoby, nie? I to odpowiedzialność też leży po jej stronie. Zobaczcie, tak sobie myślę, że bardzo często my mylimy, myślę, pokolenie moich rodziców gdzieś tam szczególnie, ma coś takiego, że a kurczę, żeby on nie pił, ten sąsiad, to życie byłoby wyglądało inaczej. Myślę, kurczę, jaki tam byłby dramat w tym domu, gdyby facet przestał pić na przykład. Jasne, że terapia jest potrzebna, że trzeźwość jest potrzebna, ale tam alkohol to jest trochę, wiecie, wtórna sprawa tak naprawdę. Tam pokopane jest wiele rzeczy w relacjach między nimi, w relacjach między nimi a dziećmi, w relacjach między tymi dorosłymi małżonkami a ich rodzicami. Nie?
I to nie jest tak łatwo, że przestań pić, a życie twoje się zmieni. Przestań pić, to zaczniemy wtedy rozmawiać o tych wszystkich trudnych rzeczach, nie? Które będą strasznie bolały. Więc nie mam doświadczeń śmierci, natomiast mam doświadczeń, że ktoś przychodzi na terapię, fajny gościu, myślę sobie, kurczę, jakoś tak złapaliśmy kontakt, mamy jakąś relację, możemy razem popracować, a on wymięka, odchodzi, ucieka, rzuca wszystko w diabły, nie? No i co zrobić? No? Miałem takie doświadczenie, że kiedyś pracowałem przez długo na osiedlu tam w Starosielcach na Barszczańskiej. Pracowałem z jedną rodziną, gdzie w ogóle udało mi się, taką miałem z nimi długą pracę, bo w sumie dwuletnią i po tych dwóch latach udało mi się jakoś tak wypracować, że gościu, który miał podwójne uzależnienie, trochę od leków, trochę od alkoholu. Dorosły gość, tam po 50. I udało mi się z nim wypracować to, że pojedzie do Monaru się leczyć. Nie? I pojechaliśmy aż gdzieś pod Poznań czy za Poznań. Najlepszy ośrodek w ogóle monarowy w Polsce. Bardzo dobre opinie. Bardzo trudno jest tam się dostać. Nie? I w ogóle z 6 godzin czy ileś jechaliśmy do tego Poznania. Przegadaliśmy całe 6 godzin. Nie? W ogóle żal mi się było z nim rozstawać, bo 2 lata pracy. Myślę, dobra, idź w dobre ręce. Nie? Teraz, nie wiem, będziemy sobie listy pisać, jak już będziesz mógł. Nie? On po 2 tygodniach uciekł. Nie? I myślę sobie, kurczę, no właśnie, było warto, no było, nie? Bo on zebrał kolejne doświadczenie. Nie? Być może on wcześniej jeszcze nie wiedział, że aż tak trudno będzie się leczyć. Nie? On przez jakiś czas był na etapie, jak zechcę, to mogę, ale nie chcę. Nie? A teraz być może doświadczył tego, że on nie może już. Nie? I być może po jakimś czasie znowu wróci, nie? W inne miejsce. To są jego doświadczenia. Nie? I on na bazie tych swoich doświadczeń ma budować swoje nowe życie. Nie, nie ja za niego. Bo jest taka czasem pokusa, że ja bym chciał, nie? Coś, ty masz, właśnie to co mówiłem, nie jestem Bogiem, nie? Bo ja bym wiedział, nie wiem, jak powinno wyglądać twoje życie też, albo tego mojego klienta czy pacjenta, ale ja nie wiem, no bo nie wiem, co będzie dla niego lepsze, ale mogę mu pomóc wybierać, nie? Dzięki. Dziękuję. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo przed chwilą pan powiedział, że do metanoi trafiają już osoby, właściwie dzieci już od 13 roku życia i czy dużo jest właśnie takich osób w wieku 13-14 lat? Wiesz co, jest tak, powiem, że trochę osób trafia. Myślę, że to jest, jakby tak dobrze odpowiedzieć na to pytanie. To tak, trafiają takie osoby, natomiast większość się nie utrzymuje, bo one są przywożone przez rodziców, mniej lub bardziej są przymuszane do tego, żeby podjąć terapię, bo jest asystent rodzinny, już kurator siedzi na rodzinie i wszystko tam, prawda, ale tak naprawdę dziecko absolutnie nie jest zmotywowane do tego, żeby zabrać je od kumpli, od jego muzy, płyt, koncertów, nie wiem, idź pania na przykład. Ono nie chce tego wcale. No ale dla dobra, nie wiem, żeby mieć spokojną głowę, tam przez moment mówi, dobra, spróbuję, chcę, dobra, chcę. To co, podpisujesz, że ty dobrowolnie się tu umieszczasz? Bo ośrodek Metanoia jest ośrodkiem o charakterze dobrowolnym. Sąd nie może tam kogoś umieścić, nie? Więc co? I myśli sobie, dobra, pół roku się przebyłem, albo rok, ta terapia trwa rok, ale niektórzy kończą ją po 9 miesiącach, jak będę dobry. Dobra, przemęczę się 9 miesięcy, ale wcale nie chcę, nie? A może gdzieś tam, nie wiem, uda mi się uciec do lasu na trochę coś, koledzy przyjadą, podrzucą mi jakąś paczkę, to może sobie raz albo 2 razy w ciągu tych 9 miesięcy też przyćpię coś, nie? Albo tam wypiję, nie? Może mnie nie zauważą, nie? Może mi się uda. Ale on nie jest zmotywowany i oni bardzo często wypadają, po czym wracają za rok, za 2, trochę bardziej umotywowani. Takich było kilka osób w czasie, kiedy ja pracowałem też, nie? Natomiast im osoby są starsze, mają więcej doświadczeń, bardziej znają też siebie, tym ta motywacja jest większa, nie? Do tego, żeby coś zmieniać. No to jest podstawa, no bo jak nie masz motywacji, no to słabo. Dobrze, dziękuję. Mhm, dzięki. Mam jedno pytanie odnośnie przebaczenia, tak jak pan mówił. Z mojego doświadczenia najważniejsze to jest to, żeby nie chodzi o to, żeby przebaczyć komuś po kolei, tak? Bo z kimś miałem zatargę, żeby przebaczyć komuś. Mojego doświadczenia chodzi o to, że najważniejsze jest to, żeby przebaczyć sobie. Najważniejsze jest przebaczenie sobie, żeby w jakiś tam sposób się zmotywować i dalej iść do przodu. Najważniejsze to, żeby motywować siebie i przebaczyć sobie. Dobrze to myśleć, czy tak nie
niekoniecznie. Mhm. Znaczy, dziękuję. Wiesz co, jeżeli tak uważasz, to okej, okay, nie? Ja chyba trudno mi jest postawić to, tak na teraz znak jakiegoś, nie wiem, wyższości czy niższości przebaczenia. Nie? Rozumiesz, o co chodzi, że przebaczenie sobie jest lepsze od przebaczenia komuś, nie? Że jakoś ja po prostu rozumiem to jako przebaczenie, nie? Jeżeli ja przebaczam ojcu, tak? I się zdobywam na to, no to jakoś też przebaczam sobie, że w tej relacji z nim na przykład byłem też jakiś, nie? Bo słuchajcie, nie ma ludzi, nie ma ludzi bez winy, nie? Więc jeżeli ja w tej relacji winiłem ojca, no ale dochodzę do wniosku, że ja też byłem winny w wielu kwestiach, nie? Więc muszę przebaczyć sobie. Być może, tak jak mówisz, przebaczenie sobie jest pierwsze, a jak przebaczam sobie, nie wiem, no idąc tym tropem właśnie, no jeżeli akceptuję siebie, swoje życie, to mogę też iść i akceptować życie innych, nie? Że ono tak wygląda, nie? Przebaczam sobie, to jestem w stanie też przebaczyć tobie. Myślę, że tak może być. Dziękuję. Dziękujemy naszym prelegentom za te piękne wystąpienia. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Również współorganizator naszego wydarzenia, Stowarzyszenie Civitas Christiana, przygotowało takie malutkie upominki, także teraz one będą Państwu wręczone i będziemy mogli w taki sposób podziękować. Ja ze swojej strony, wykorzystując tę okazję, chciałabym Was zaprosić, tak jak byliście wielokrotnie zapraszani podczas tego dzisiejszego dnia do jakichś wolontariatów i w zasadzie to wolontariatów. Ja chciałam Was zaprosić też może obok tego do naszego koła akademickiego. Jeżeli taka treść spotkań Wam odpowiada, może chcielibyście robić takie rzeczy albo szukać jakiegoś takiego miejsca dla siebie na uczelni. Wydaje mi się, że jesteśmy fajną strukturą na Was otwartą. Mamy kilku fajnych członków, mamy wspaniałego pana opiekuna, który nawet ze swojego doświadczenia, tak jak zostało na początku przedstawione, nie kończyłam tego wydziału, tylko inne. Mam doświadczenie z wielu kół naukowych i muszę powiedzieć, że u nas jest naprawdę bardzo fajnie, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i dziękuję wszystkim za obecność i za przyjście na nasze wydarzenie. Zapraszam Was w przyszłości. Także dziękuję jeszcze raz i brawa naszym prelegentom.